mną znajduje się mój kolega Pimpek, którego będziemy dzisiaj prankować. I na początku zamienię się jako taki słodziutki lis. Zobaczcie, jak ja wyglądam. O tak, chodźmy poprankować Pimpka w takim razie, który ścina drewno. I jak wiecie, lisy lubią kraść rzeczy, więc ukradnijmy mu to oto drewno i mamy je w swojej rączce. Ej, lisku, czy ty mi drewno nie zabrałeś? Ale wiesz co, jesteś taki słodziutki, odpuszczę ci, idę do mojego domku. O ja, widzowie, czy wy to widzicie? Pimpek mnie odpuścił. Ale to nie jest koniec, widzowie, ponieważ ja sobie wezmę tą rzecz i może podejdźmy do Pimpka domu i stańmy pod nim i tak otwórzmy go, o tak. Zaraz, kto mi otworzył drzwi? Lisek, czego ty tutaj chcesz? Mam teraz bardzo mocny pomysł, widzowie. Wejdźmy może do domku Pimpka i ukradnijmy mu na przykład taką oto kość. Chodź tutaj. Lisku, zabrałeś mi kość. Ojeju, pewnie jesteś głodny, ale chyba lepsze będzie to. Weź sobie rybkę. O ja, widzowie, Pimpek dał mi rybkę. Czy wy to widzicie? On w ogóle się nie wkurza. Ej, to jest bardzo źle. Dobra, w takim razie wyjdźmy stąd. Ej, to mam w takim razie lepszy pomysł. Wejdę do jego domku jeszcze raz i może, jak on siedzi na telewizji, to ukradnę mu te łóżko. O tak, mam łóżko. Zobaczcie to, widzowie, mogę teraz uciekać z nim. Nie, Lisku, co ty robisz? Zaraz, czemu zabrałeś mi moje łóżko? Nie jestem za bardzo zadowolony, ale może potrzebujesz gdzieś spać? Ja sobie mogę zrobić własne. Co? Jak to spać? O nie, widzowie, Pimpek jeszcze nie jest wkurzony tymi moimi prankami. No nic. Patrzcie, poszedł sobie normalnie do domu, a ja mam łóżko. Po co mi one? Ale wiecie co, widzowie, mam jakiś lepszy pomysł, ponieważ zobaczcie, ja jako lis mam jeszcze jedną super umiejętność do prankowania. Patrzcie, podejdźmy sobie na przykład do tego oto villagera, który sobie tutaj oczywiście bierze swoje uprawy i na przykład dotknijmy go szybko, ukradnijmy jego strój. I zobaczcie to, widzowie, ja ukradłem villagerowi jego ubranie. Patrzcie, co mam w mordce. I chwileczkę, on ma normalnie takie umięśnione mięśnie. Ej, tak, przecież ja teraz mogę kraść Pimpka rzeczy. To będzie takie epickie, to będzie takie śmieszne. Villagerku, przepraszam cię bardzo, że ukradłem ci rzeczy. Może jemu to zwróćmy, trzymaj. I świetnie, zobaczcie, sorry wielkie villagerku. Chodźmy może w takim razie poprankować Pimpko. Tak, skoro ja jestem takim fajnym liskiem, który może okradać wszystko, to okradnijmy może jego pieska. Tak, cześć pieseczku, może teraz cię okradnę. Chodź tutaj. I zobaczcie to, widzowie, ten lis jest teraz bez oczywiście ciała. A tutaj jest jego szyja, ej. To znaczy jego ciało, zobaczcie jak to wygląda. Ukradliśmy mu całą skórę. Przecież to jest taki mocny prank, dobra, chodźmy się szybko schować w takim razie i wyrzućmy tą skórę tutaj. Dobra, jestem ciekawy, co Pimpek zrobi. Chodźmy szybko za te drzewo. Ale piękny dzień, piesku, idę cię wyprowadzić. Co ci się stało? No nie, czemu ty masz same kości? Jak ty brzydko wyglądasz? O tak, widzowie, przecież to jest taki mocny prank. Pimpek na pewno się wkurzy. Ej, ja uwielbiam prankować Pimpka. O, kto to zrobił? To pewnie ten walony lis. Ja na to nie pozwolę. Muszę się zabezpieczyć. Wyleję tutaj lawę. A tutaj obok widziałem skórę mojego pieska. No nie, co to jest? Zaraz się popłaczę. O ja, widzowie, czy wy to wiecie? On trzyma skórę swojego pieska. To jest takie śmieszne. Dobra, ale w tym momencie on chyba robi jakieś zabezpieczenia. Będzie ciężej go sprankować, ale mam teraz pomysł, żeby zabrać jemu na przykład gacie. Tak, Pimpkowi, jako lis gacie. Przecież to będzie takie mocne. Dobra, może możemy to spróbować. Dobra, ej, on naprawdę robi jakieś zabezpieczenie. Teraz już nikt tutaj nie wejdzie. No dawaj, lisie, gdzie jesteś? O ja, dobra, musimy, widzowie, podejść. O, cześć, jestem ja tym licem. Pimpek nawet mnie nie słyszy jak coś. No nie, to ty zabrałeś skórę mojemu piesku, co? Zaraz tego pożałujesz. O nie, nie pożałujemy tego, widzowie. Podejdźmy może teraz tak pomalutku i uwaga, ukradnijmy Pimpka gacie. Ale... I zobaczcie to, widzowie, tutaj są spodnie Pimpka, a on na sobie ma pieluchę. No nie, to ty mi zabrałeś jeszcze moją skórę. Pożałujesz tego, oddawaj mi to. O ja, widzowie, nie oddamy tego w ogóle Pimpkowi. Patrzcie, mamy jego spodnie, możemy robić z tym, co chcemy. Nie, wracaj z tym, jak ja teraz to na siebie założę. Chodź tu, ty lisie głupi. O ja, widzowie, zobaczcie, jak Pimpek śmiesznie wygląda. Dobra, ale nie, szybko, musimy stąd uciekać. Mamy jego oczywiście gadki, patrzcie, on nas goni wszędzie. Pożałujesz tego, lisie, wracaj tutaj. Dobra, chodźmy może szybko tędy. Patrzcie, on nas goni. Jest bardzo blisko, o, zaraz nas normalnie trzepnie. O ja, dobra, widzowie, szybko chodźmy tutaj oczywiście schować się na przykład tutaj. I w tym momencie zamienię się w normalnego luczka i pomniejszmy się, widzowie, na taką malutką mróweczkę. Ej, tak, teraz Pimpek nas nie zauważy. No nie, Luczek, gdzie ty jesteś? Zaraz cię znajdę, pożałujesz tego. Dobra, widzowie, wiecie co? Rzućmy tutaj te gacie Pimpka, niech on je tutaj znajdzie. O tak, tutaj są moje gacie, w końcu. Ale Luczek, dlaczego ty jesteś taki mały? Ja jestem taki mały, nieprawda. Po prostu chwileczkę coś musiałem sprawdzić. Wiesz co, Pimpek, już jestem normalny, a ty może załóż gacie. No dobra, masz rację, pora to zrobić. Jakiś głupi lis mnie prankował. Wiesz coś może o tym? Nie, no nic nie wiem o jakimś głupim lisie, może iść do domku, co? Bo chyba jesteś za bardzo zmęczony. Masz rację, tylko teraz muszę wziąć te łóżko i idę na chatę, nienawidzę prankowania. Nie wiem, Pimpek, ktoś cię prankował? Nic o tym mi nie wiadomo. Dobra, w tym momencie co, kładziesz się spać,
tak? Ja już jestem zmęczony, mam to gdzieś, bo ja widzę, wiecie, wy to idzie, Pipek poszedł sobie spać. W takim bądź razie wejdźmy do mojego domku i zbudujmy tutaj jakiś mini domek, którego Pipka uwięzimy, tak? I zamienimy go na malutką postać. To będzie mega mocne prankowanie i jestem ciekawy, czy wyjdzie. Tak więc zniszczmy to. W tym momencie w rączce trzymam taką ziemię i jak ją położę, to zobaczcie. Tutaj są mini bloki oczywiście ziemi i mogę tutaj budować wszystko. I w tym momencie musimy zbudować taki mini domek Pipka. Musi on wyglądać dokładnie jak ten jego. Tak więc zbudujmy sobie drzwi. I uwaga, to wygląda naprawdę jak domek Pipka. Teraz musimy zbudować oczywiście podłogę i w tym momencie musimy pójść do śpiącego Pipka i bardzo po cichu rzucić go pod kom. W taki oto sposób. Zobaczcie, chwileczkę, Pipek powinien być teraz w środku tego małego domku. I tak jest, czy wy to widzicie? Pipek w tym momencie śpi. Chwileczkę, wejdę tam zobaczyć, jaki mocny on ma sen. W tym momencie zacznę się zmniejszać. Ej, jestem taki mały. Ale jestem ciekawy, jak Pipek w tym momencie śpi. Uwaga, on niczego nie podejrzewa, widzowie. Przecież to będzie najmocniejszy prank. Tylko tutaj nie ma rzeczy z Pipka domu. Muszę wyjść z mojego domku i zabrać wszystkie rzeczy z jego, żeby w ogóle nie zauważył, że jest uwięziony, tak? I ustawmy to wszystko tak, jak Pipek ma w swoim domku. Patrzcie, widzowie, jak to wygląda. Przecież ten domek tutaj wygląda 1:1, jak ten w jego prawdziwym życiu, zobaczcie. Ale teraz zrobię coś mocniejszego, ponieważ chcę zbudować też mój domek, tak żeby Pipek myślał, że nic się nie zmieniło. Więc tutaj jest taka dróżka i zróbmy ją tutaj w mini domku również, w tym oto miejscu. Zobaczcie, jak to wygląda. I teraz w tym miejscu musimy zbudować mój niebieski domek, czyli całe to, co wy widzicie. Więc zróbmy go tak samo, widzowie. Nie no, Pipek na pewno nie zauważy, że jest w małym świecie. Tylko zamurujmy wszystko jeszcze oczywiście obsydianem i zobaczcie, jak to wygląda z góry, a z dołu to wygląda naprawdę bombowo. Ale miałem ciężką noc, ale już wstałem. O, ja widzowie, Pipek się przebudził w tym momencie. On jest w jego małym domku, zobaczmy. Faktycznie on tutaj chodzi, niczego chyba się nie spodziewa. Ale to jest piękny dzień i mam nawet moje diamenty w skrzynce, ale zaraz, czemu ich tutaj nie ma? O nie, widzowie, chwileczkę. Zapomniałem dać do tej skrzynki diamentów Pipka. O, on teraz może coś podejrzewać, no nie. To pewnie twoja wina, Luczek. No nie, zaraz do ciebie przejdę. O nie, widzowie, chwileczkę, Pipek chce iść do mnie do domku. A ja jestem taki wielki. Nie no, nie chcę jeszcze mu pokazać, że jest uwięziony. Więc wejdę do mojego domku i szybko w tym momencie się zmniejszymy. O tak. Luczek, oddawaj mi moje diamenty. I dlaczego tu jest tyle obsydianu? O ja, siema, Pipek, o co chodzi? Ja twoich diamentów nie zabrałem, a tutaj zabudowałem wszystko obsydianem, bo jakieś mobki nas atakowały. Tak, dlatego to zrobiłem. Czyli to nie ty ukradłeś te diamenty? No dobra, to ja wracam do domku. O dobra, wracaj, Pipek, do swojego domku. Jasne, to nie byłem ja. Pipek naprawdę mnie nie podejrzewa. Ten mini domek jest epicki. Dobra, wiecie co? Powiększę się w tym momencie i chcę zobaczyć tutaj z góry, co robi Pipek. Coś mi tu nie pasuje. Luczek chyba kłamie i nie podoba mi się ten obsydian. Dlaczego ta góra wygląda, jak byłby w domu Luczka? O nie, widzowie, Pipek zaczyna to już podejrzewać. Zobaczcie, on zobaczył, że za tym obsydianem widać cały mój domek. O, on za chwilę może wiedzieć, że jest zamknięty w małym świecie, ale oby nie. To jest bardzo dziwne. I dlaczego ja tu widzę Luczka? Ale ty jesteś ogromny. O ja, Pipek, ty mnie zauważyłeś, a ty jesteś taki mały. Ty jesteś uwięziony w malutkim świecie i zostaniesz tutaj na zawsze. No nie, co to ma być? Nie pozwolę ci na to. Muszę stąd jakoś szybko wyjść. Zbiorę tego Dirta i ucieknę. Ej, chwileczkę, ty zaczynasz się tutaj budować. Nie ma uciekania, Pipek, zostajesz tutaj na zawsze. Ała, przestań mnie zrzucać, ja muszę stąd wyjść. O nie, Pipek, zostajesz tutaj naprawdę w całym tym świecie. A jak będziesz chciał uciec, to będę podpalał tutaj wszystko. Ała, przestań, co ty robisz? Zaraz mnie zabijesz. O tak, Pipek, tutaj będzie bardzo dużo ognia, więc lepiej się ogarnij, musisz być grzeczny. Ale jak ty to zrobiłeś? Jak ty mnie tutaj zamknąłeś? Musisz mnie stąd wypuścić, ja na to nie pozwolę, nie chcę tutaj skończyć. Tak, Pipek, będziesz tutaj uwięziony za to, że kradłeś mi diamenty. No nie, co mi teraz zrobisz? Czy ja na zawsze będę twoją mrówką? Teraz, Pipek, będziesz musiał zostać w tym mini domku, a ja dla ciebie zrobię ucieczkę. Będziesz miał bardzo dużo zadań i na początku zniszczmy tutaj to wszystko i wypełnijmy to takim mini piaskiem. I teraz to wygląda świetnie i na początku Pipek będzie mieć ciężkie zadanie, ponieważ tutaj będzie bardzo dużo kaktusów. A jego zadanie będzie oczywiście przeżyć ten labirynt, co nie będzie takie proste. Zobaczcie, jak to wygląda z tej perspektywy. Ała, te kaktusy naprawdę biją. Jeśli przejdzie ten mini labirynt z kaktusów, to tutaj dalej będzie jeszcze ciężej, ponieważ będzie tutaj pełno takiego mini TNT. Tylko damy go oczywiście tutaj w ziemi, więc powsadzajmy to, widzowie, tak oczywiście w piasek i dajmy na nie oczywiście bardzo dużo półpłytek. Zobaczcie, jeżeli Pipek oczywiście nadepnie na półpłytkę, to te malutkie TNT wybuchną. O, widzowie, chwileczkę, ja to chyba nadepłem. Nie, co ja zrobiłem w tym momencie? To wszystko wybuchło.
Spoko. Tak więc Pimpek, żeby tu przejść, będzie musiał naprawdę uważać. Ale zobaczmy, co robi Pimpek w tym momencie. I chwilę, on się chyba zabudował tutaj cobblestone'em. I tutaj są jakieś mini tabliczki. Czekajcie, co tutaj pisze? Luczek, wypuść mnie stąd, proszę. Ej, on chce wejść z tego malutkiego świata. Czekajcie, musimy zobaczyć, gdzie on teraz jest. Ej, on sobie siedzi u siebie w domku i wyciągnął miecz. O, widzowie, on się chyba chce uzbroić na mnie. Ale spokojnie, Pimpek, za chwilę wyjdziesz. Tylko będziesz musiał przejść ten tor, tak? I w tym momencie zróbmy tutaj coś mocniejszego. Dajmy tutaj wszędzie takie malutkie kamienie i w tym miejscu będzie naprawdę bardzo ciężko, bo na samym dole będzie taka mini lawa. Czy wy to widzicie? Zobaczcie, jak ta lawa wygląda. Dobra, to jest takie śmieszne. Musimy ją dać tutaj wszędzie oczywiście. I Pimpek będzie mógł do niej wlecieć, widzowie. Ponieważ będzie on musiał przejść po tej czerwonej linii tutaj dalej, ale po drodze będą mu przeszkadzać takie mechanizmy, widzowie, z takich pistonów, ponieważ zrobimy sobie coś takiego, tak żeby on cały czas działał. I zobaczcie to, widzowie, w tym momencie ten mechanizm działa, taki malutki. Pimpek będzie mieć naprawdę bardzo ciężkie zadanie. I zróbmy tych pułapek więcej. Tak, Pimpek będzie naprawdę bardzo przestraszony. W tym momencie to wszystko musimy zakryć, żeby tego mechanizmu nie było widać oczywiście. Zobaczcie teraz, jak to wygląda z tej perspektywy. Jeżeli Pimpek tutaj wleci i dostanie tym slajmem, to wleci do lawy i się spali. I tutaj dalej będzie mieć kolejne zadanie. Będzie musiał wejść po drabinie tutaj i w tym miejscu dajmy drzwi do kolejnego pomieszczenia i dajmy tutaj wszędzie taką ścianę z takich mocnych bloków i Pimpek, żeby przejść tutaj dalej, to będzie musiał znaleźć ukryty przycisk, który będzie ukryty gdzieś tutaj na tej mapie. Więc tutaj będzie bardzo dużo takich drzewek. Zobaczcie, jak one wyglądają. I musimy tutaj poukrywać jakieś przyciski na środku, żeby one oczywiście dezorientowały Pimpka, tak. Dajmy tutaj jakieś craftingi, piecyki, zróbmy tutaj jakąś mini uprawę. Zobaczcie, jak to wygląda, widzowie. Wylejmy tutaj oczywiście jeszcze wodę i przycisk tutaj będzie gdzieś ukryty oczywiście pod ziemią, w tym oto miejscu. Dobra, to jest też dobra podpucha. Dajmy też tutaj jakieś dynie i zbudujmy tutaj też jakiś mini domek, w którym Pimpek też będzie myślał, że są przyciski. I połóżmy w tym domku bardzo dużo przycisków, tak samo. A prawdziwy guzik ustawmy tutaj pod tym drzewem. Schowajmy go w taki sposób i postawmy tutaj dirta i użyjmy na niego motyki. Zobaczcie, jak teraz jest bardzo mało widoczny ten guzik. Jeżeli go klikniemy, to powinny otworzyć się te drzwi. Więc musimy tutaj poprowadzić taki malutki mechanizm. Czy wy to widzicie? To tak śmiesznie wygląda. Zobaczcie teraz w tym momencie, jeżeli klikniemy ten tutaj przycisk, to uwaga, te drzwi się za chwilę powinny otworzyć. Tak jest. Ale teraz będzie jeszcze ciężej, ponieważ tutaj wszędzie damy takie lasery. I zobaczcie, widzowie, jak to wygląda. Te lasery są takie malutkie, naprawdę. Pimpek będzie mieć naprawdę bardzo ciężkie zadanie. Dajmy bardzo dużo tych laserów. I Pimpek, jeżeli przejdzie te lasery, to będzie mieć taką ścianę. I tutaj w niej dajmy takie sekretne drzwi. I jeżeli tutaj przez nie przejdzie, to będzie mieć taką kopalnię, widzowie. I będzie musiał on iść tędy bokiem. Tak, i tutaj oczywiście będzie musiał rozwalać dirta. Ale w tym miejscu będą czekać na niego różne pułapki. Na przykład tutaj będzie pułapka z lawy. Tak jest, zobaczcie. Pimpek, jeżeli będzie tędy szedł i tego nie zauważy, to wpadnie do środka. Dajmy tutaj więcej dirta, żeby nie widział, co jest dalej. Dajmy tutaj na przykład pajęczyny. I on tutaj będzie się kierować oczywiście do normalnego świata. Więc już będzie naprawdę blisko wyjścia. Postawmy tutaj też oczywiście dispensery takie malutkie. Tutaj w środku dajmy takie jajka zombiaków. I uwaga, rzućmy tutaj na przykład jakąś płytkę do środka. Czekajcie, nie wiem, czy będę mógł. O nie! Ale spróbujmy to nadepnąć sami. Uwaga, napniemy i patrzcie, tu są zombiaki. Zobaczcie, one są takie malutkie. I Pimpek będzie musiał z nimi się bić, tak. Więc to będzie naprawdę bardzo ciężkie zadanie. Ale jeżeli pójdzie dalej, to będzie mieć jeszcze ciężej. Ponieważ tutaj dalej będą takie rudy diamentów. A pod nimi też wylejemy pełno lawy. I Pimpek, zobaczymy, czy się skusi. Ale jeżeli przejdzie ten nasz malutki labirynt, oczywiście w kopalni, tutaj jeszcze będzie mieć jakieś parę malutkich, ciężkich zadań. Na przykład w tym miejscu będzie również bardzo dużo lawy. I zobaczcie, jak to wygląda. Ej, nie mogę, to jest takie śmieszne. W tym miejscu zróbmy dla Pimpka malutki parkour. Tak, on wskoczy tędy. Będzie on naprawdę bardzo ciężki, ponieważ na początku będzie wydawał się dosyć prosty. Ale potem będzie bardzo duża odległość kratek, ponieważ nie 3, a 4, a nawet 5. Zobaczcie. Przecież ja to wykonuję tutaj bardzo łatwo. Ale jak Pimpek będzie malutki, to to będzie naprawdę hardkorowe. Dlatego w tym miejscu tutaj dajmy command bloka, który będzie miał komendę efekt jump boost 3. Tak jest. Jeżeli Pimpek oczywiście kliknie w tą dźwignię, będzie mieć jump boosta. Zobaczcie, jak to wygląda. Wtedy na pewno wskoczy na ten blok i nawet na ten tutaj tak bardzo wysoko. Więc to będzie dla niego naprawdę bardzo ciężkie zadanie. Dajmy tutaj jeszcze takie malutkie kraty. Zobaczcie, jak to wygląda. Zróbmy z nich taką tutaj ścieżkę. I oczywiście usuńmy parę tych krat, żeby nie było tak łatwo. A z tej strony zróbmy taką wielką ścianę z dirta. I dajmy tutaj taki oto pitstone, na którym będzie slime block. I jak mój kolega kliknie oczywiście w guzik koło tego slime bloka, to wyrzuci
podnosił go w górę. Nie, no chwileczkę, widzowie, muszę oczywiście zobaczyć, czy to jest prawdziwe. Uwaga, wskakujemy tutaj na to, klikamy przycisk i bum, wyrzuca mnie. Tak więc Pimpek będzie musiał doskoczyć tutaj tak wysoko. I dajmy tutaj jeszcze więcej takich pistołów, oczywiście ze slime blokami. I jak Pimpek tutaj wskoczy gdzieś tutaj, to będzie musiał on wskoczyć tutaj do tej wody. Czy wy to widzicie, jaka ona jest malutka? Czekajcie, zobaczymy, czy się nam uda. Tak jest, dobra, można tutaj wskoczyć. Ale tutaj dalej będzie mieć ciężkie zadanie, ponieważ będzie mógł wpaść do lawy. Będzie miał tutaj dwa mosty, czyli jeden czerwony, a drugi niebieski. I będzie on musiał wybrać, który most jest dobry. I na samym początku ten czerwony będzie oczywiście fałszywy. I jeżeli mój kolega wybierze oczywiście ten czerwony, to wpadnie do lawy. A na kolejnych mostach będzie jeszcze trudniej, ponieważ tutaj będzie kolor czerwony, czyli Pimpek, a tutaj niebieski, czyli Luczek. I pytanie będzie brzmiało, co woli mój kolega? Mnie czy może siebie? Jak wybierze Pimpka, to wpadnie do lawy. Więc dobrą odpowiedzią będę ja. I zróbmy jeszcze trochę tych wyborów. I tutaj dajmy na przykład takie kotki. Jeżeli Pimpek woli kotki, opt oczywiście piesków, to wpadnie do lawy. Więc będzie musiał wybrać takie kolorowe pieski. Dalej będzie musiał wybrać między Wojanem, a oczywiście Palionem, widzowie. I tutaj jeżeli wybierze obojętnie co, to to będzie dobre, bo nie wiem, kogo ma wybrać, a lubię obydwóch tych youtuberów. I tutaj będą dwie kolejne złe odpowiedzi, czyli Haker, który niszczył wszystko, i taki straszny Katnap. I dobrą odpowiedzią w tym przypadku jest Haker, ponieważ on już nie istnieje i tylko Katnap jest. I jeżeli dobrze odpowie na te pytania, to będzie na tym białym bloku. I tutaj będzie ostatnie zadanie dla Pimpka. A mianowicie tutaj będzie bardzo dużo dispenserów, na które Pimpek będzie musiał uważać, ponieważ będą one na całej drodze Pimpka i w środku nich będą oczywiście strzały. I tutaj wszędzie połóżmy płytki, tak że Pimpek na pewno dostanie obrażenia od tych strzał. I zamurujmy to jeszcze tak, żeby Pimpek nie mógł oczywiście przejść bokiem obok tych strzał. I zobaczcie, widzowie, w tym momencie wszystko tutaj strzela. Naprawdę będzie to bardzo bolesne. Jeżeli Pimpek to przeżyje, to tutaj będzie mieć skrzynkę, w której będzie mieć elytrę oraz fajerwerki. I będzie on musiał latać przez te malutkie bloki, które teraz mu stworzę. Zobaczcie, jakie to jest małe. Zróbmy więcej takich kwadracików, które będą szły bardzo wysoko. Zobaczcie, jakie to jest małe. I będzie on musiał dolecieć tutaj w te miejsce na górze. Zobaczcie, jakie długie to jest. Ej, naprawdę. To wygląda naprawdę epicko. I muszę zobaczyć, czy to w ogóle działa. Weźmy sobie elytrę i uwaga, widzowie, spróbujmy przelecieć. A, to jest takie ciężkie. Będzie on musiał tędy polecieć. I uwaga, tędy, tutaj do środka. Jeżeli tutaj wyląduje na tej płytce, to tutaj będzie mieć kolejną skrzynkę z takim parasolem. I jeżeli weźmie ten parasol, to uwaga, będzie mógł zlecieć na dół. Co to jest? I będzie on musiał trafić na przykład w jakiś blok, na którym będzie command blok. O tak. I będzie komenda powiększ 1. Połóżmy tutaj pół płytkę i to powinno wszystko działać. Tak więc zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj są oczywiście kaktusy z pułapkami TNT. Tutaj mamy takie ciężkie mechanizmy, które mogą zrzucić do lawy. Szukanie guzika ukrytego. Tutaj mamy pełno laseru. Kopalnie, w której naprawdę czyha niebezpieczeństwo. Parkour oraz takie wybory. Bieg przez oczywiście strzały i elytrą na górę. I mam nadzieję, że Pimpek tego w ogóle nie przejdzie. Ale chwileczkę, coś we mnie strzela. O tak, na szczęście Luczek mnie nie widzi. Mogę go teraz zabić. Ej, chwileczkę, Pimpek, ty teraz we mnie strzelasz malutkimi strzałami. O tak, chodź tutaj, za to, że mnie uwięziłeś, muszę cię zniszczyć. Ej, Pimpek, dobra, koniec tego. W tym momencie schodzisz tutaj na dół i teraz przejdziesz test na to, czy możesz wyjść na ten normalny świat. Jaki test? Wypuszczaj mnie w tej chwili, nie chcę tutaj być. Pimpek, nie denerwuj się, chodź tutaj, przygotowałem dla ciebie bardzo fajne rzeczy. Chodź tutaj, teraz zrobię ci przejście w tym tutaj obsydianie. Co to jest? Ja nie mogę, czemu tutaj widzę tyle kaktusów? O tak, zapraszam cię, Pimpek, tutaj masz teraz fajny labirynt z kaktusów. No nie, przecież jak ja na nie wejdę, to ała, one mnie biją. O tak, Pimpek, teraz masz bardzo ciężko, więc lepiej, żebyś dobrze to przeszedł. Uff, na szczęście mi się udało. A co jest tutaj? Czemu tu jest TNT? O tak, tutaj jest bardzo dużo TNT. Jeżeli je na nie nadepniesz, to wszystko wypuchnie. Nie no, przesadzasz, Luczek, proszę cię. Ja nie mogę przez to przechodzić. Przecież zaraz to wszystko rozwali. O nie, dobra, widzowie, musimy wziąć jakąś zapalniczkę. Pimpek, teraz będę ci utrudniał zadanie. Zobacz, będzie tutaj ogień. No nie, co ty robisz? Przestań, ała, tego ognia jest tak dużo. Tu jest TNT, ty oszalałeś, ty to zaraz podpalisz. No i wtedy zginiesz, Pimpek, i nigdy stąd nie wyjdziesz. A przygotowałem dla ciebie bardzo dużo konkurencji. No nie gadaj, mam tego dosyć. Ja to przejdę mega szybko. Patrz na to, przechodzę tutaj i jestem. Te TNT było takie proste. Dobra, Pimpek, ale jestem ciekawy, jak przejdziesz teraz ten poziom. Patrz, tutaj jest bardzo dużo slajmów, które się ruszają. O, i czemu na dole jest lawa? Ale to będzie proste. Wystarczy, że przejdę tu i nie, spadam! O tak, Pimpek, to będzie się palił. Dobra, wystarczy, że przejdę wtedy, kiedy nie będzie tego bloku. Na przykład teraz, udało mi się. Ej, fakt,
faktycznie jesteś coraz bliżej wyjścia. Jestem ciekawy, jak sobie poradzisz dalej. Dawaj, Pipek! Teraz muszę na ten blok wskoczyć. O nie, czekaj, albo go przeskoczyć. To w sobie też było dobre. I przechodzę tedy. Ej, faktycznie udaje ci się, to jesteś coraz bliżej wyjścia. I tak, ale to było proste. No nie mogę, musisz zrobić coś trudniejszego, żeby mnie pokonać. Dobra, Pipek, jestem ciekawy, jak sobie poradzisz z guzikami, ponieważ tutaj jest bardzo dużo guzików poukrywanych. Faktycznie, ile tu jest przycisków, czyli w takim razie tylko jeden będzie prawidłowy. Musisz znaleźć ten prawdziwy przycisk, a czas ci leci, Pipek, będę cię podpalać. Co ty mówisz? Nie, tylko nie to, poczekaj, dobra, już, klikam w te wszystkie przyciski. O, ale mam przewalone, może jest któryś w tym domku, Ja, Pipek, dawaj, bo teraz daję więcej ognia. Co ty robisz? Ten domek się zaraz spali. Ten pod drzewem, uwaga, klikam w niego i coś się otworzyło. Nie widzę, wy Pipek, zaraz przejście do tych drzwi. No tak, drzwi się otworzyły, no to lecę dalej. O tak, Pipek, w tym momencie masz bardzo ciężkie lasery. Jestem ciekawy, czy znajdziesz stąd jakieś wyjście. No nie, co ja mam zrobić? O, chyba muszę przez nie przeskakiwać, tylko tak, żeby je nie dotknąć. O tak, Pipek, to jest bardzo ciężkie i musisz w jakiś sposób przedostać się dalej. Jestem ciekawy, czy znajdziesz przejście. Ale zaraz, przecież tu jest ściana, nie widzę żadnych drzwi. Jak ja mam to zrobić? Musisz, Pipek, znaleźć gdzieś przejście. Nie wiem, czy to jest na przykład w tej ścianie albo w jakiejś innej. Jak to w tej ścianie? Wow, zaraz, to jest jakiś niewidzialny blok. Mogłem przez niego przejść. Ej, faktycznie jesteś teraz tutaj, na tym poziomie cave'owym. Pamiętaj, Pipek, że jak przejdziesz wszystko, to zostaniesz wypuszczony na wolność. Ale teraz masz bardzo ciężkie zadanie przed tobą. Kop dirta. No nie gadaj, serio, okej. Ale ja szybko go jakoś kopię, tylko tu jest lawa. Muszę uważać, ty mnie próbujesz zabić. Ej, faktycznie, czemu ty to przeskoczyłeś? O, dobra, tego nie przemyślałem, ale dobra, Pipek, dawaj dalej. O tak, to jest takie proste, a teraz pajęczyny, no co, jak ja jestem wolny. Ej, faktycznie, jaki ty jesteś powolniasty. Dobra, jestem ciekawy, jak teraz przejdziesz. Muszę zniszczyć tego dirta i uwaga, przejdę sobie na dalszy poziom, tylko zaraz, tu są zombie. O tak, te malutkie zombiaki teraz cię atakują, oj, ty spadłeś. No nie, zginąłem. Ja widzę, czy wy to widzieliście? Dawaj, Pipek, ja ci pomogę z tymi zombiakami, a ty szybko przejdź. Dzięki, Luczek, ja nie mogę bez ciebie, bym ich nie rozwalił. O tak, teraz zamuruję tutaj wszystko i zobacz, te zombiaki nawet do ciebie nie podejdą. Dobra, ej, masz diamenty, może chcesz je wykopać takim kilofem? Trzymaj. Tak, Luczek, dzięki wielki, ale ten kilof jest taki wielki. Dobra, kopię jednego, drugiego. Ej, czy one wpadły do lawy? O nie, ja je mam w ręce, ale ty miałeś wpaść do lawy. No nie, widzowie, prawie się to udało, ale Pipek jeszcze żyje. To nasza mróweczka. Dobra, idziesz dalej. Jesteś już bardzo blisko końca. Jestem ciekawy, jak sobie poradzisz. O tak, teraz są jakieś bloki diamentów. Chyba muszę na nie skakać i muszę przejść dalej. Czyli teraz skaczę na to i tutaj, ale zaraz, ja nie wykonam tego skoku. Jak to, Pipek, nie wykonasz? Przecież to jest tylko 5 twoich takich malutkich kratek. Przecież wszyscy potrafią skakać na 5 kratek, co nie? Zobacz, nawet ja. No nie, ty się ze mnie śmiejesz. Dobra, no to teraz ci pokażę. Uwaga, skaczę, nie, ginę. Pipek, musisz kliknąć ten przycisk na komand bloku i wtedy będziesz wyżej skakać. Naprawdę? Poczekaj, klikam w niego i faktycznie, ale ja teraz wysoko skaczę. Dawaj, Pipek, chcę zobaczyć, czy doskoczysz na ten blok, bo tego w sobie nie testowałem. Może ci się uda. No dobra, uwaga, rozpędzam się i jestem. Ej, faktycznie udało ci się, to było spektakularne. Dawaj teraz wyżej, teraz masz jeszcze cięższe zadanie. O, muszę skoczyć na ten taki mały blok, ale zaraz, może go po prostu przeskoczę. O tak, udało ci się, Pipek, ale już nie masz tego skoku, więc uważaj. Dawaj do tych pistolów i tutaj będziesz mieć jeszcze inne zadanie. No nie, co tym razem? Czy ja teraz muszę kliknąć w ten przycisk? Tak jest, Pipek, dawaj, musisz skoczyć i następnie odbić się tym snajmem. No dobra, to chwila, odbijam się i zaraz. To nie działa, Luczek. Ej, faktycznie, to powinno działać. Chwileczkę, kliknę ten malutki przycisk i... O nie, sorry, Pipek, dobra, w takim razie ci pomogę. Dawaj, musisz skakać teraz. Jak ja mam skakać? No dobra, skaczę, ale zaraz, co ty zrobisz? O nie, sorry, Pipek, teraz muszę ci zbudować takie schody, bo coś nie działa ten mechanizm. Jestem już na górze, co tym razem? Musisz teraz skoczyć do tej wody, dawaj, Pipek. No dobra, ale czemu ona jest taka przeźroczysta? Nieważne, skaczę i... A, to była lawa. Ej, chwileczkę, widzowie, ja tego nie przemyślałem. Sorry, Pipek, tutaj miało być oczywiście zamurowane. No nie, widzowie, chwileczkę, muszę to poprawić. I w tym momencie, Pipek, musisz wybrać most. Który, niebieski czy czerwony? Ja wybieram ten czerwony.
czerwony, on jest zawsze najlepszy i nie! Musisz wybrać, Pipek, mój kolor, ten niebieski, dawaj! No dobra, niech ci będzie, no to wybieram ten i pewnie znowu będę musiał wybrać niebieski, bo to będzie dobry kolor, nie! Teraz musisz wybrać ten czerwony, dawaj, a za chwilę będziesz mieć wybory. Serio? Mam tutaj zdjęcie Pipka i zdjęcie Luczka, no oczywiście, że ja jestem lepszy. No dobra, to wybierz co myślisz, ja bym wybrał na twoim miejscu mnie, bo to ty mnie trollowałeś i ja zrobiłem dla ciebie cały ten parkour. W sumie masz rację, wiesz co, zmieniłem zdanie, to na pewno będzie dobry wybór i faktycznie, Pipek był zły. No dobra, a teraz musisz wybrać, czy takie słodkie niebieskie kotki, czy może niebieskie i czerwone pieski. Uwaga, wskaczę tutaj i wygrałem. O tak, bo my jesteśmy oczywiście pieskami, a nie kotkami, więc dobrze, a teraz czy wybierasz Paliona, czy może Wojana? Ojeju, to jest trudne, ja lubię dwóch youtuberów, ale ja tym razem wybiorę Paliona. O tak, Pipek, ja teraz sprawdzałem, kogo wolisz, ale faktycznie dwie odpowiedzi były dobre. A teraz musisz wybrać albo Hakera z Wojanowic, albo Katnapa. O, te dwie postacie są mega straszne, więc wybieram raczej Hakera, bo go przynajmniej tutaj nie ma. Faktycznie, dobrze, a teraz musisz przebiec jak najszybciej przez te dispensery, a tutaj będą strzały, ja się na ciebie patrzę, Pipek. Ale ja mam strasznie mało życia, ja tego nie przeżyję, ale dobra, lecę, wow! O ja, Pipek, jak ci się udało, dobra, naprawdę to było hardkorowe, nie wiem jak te strzały cię nie zabiły, ale jesteś już na samym końcu. Teraz musisz wziąć tylko tą elitrę stąd i przelecieć przez te kółka na samą górę. Serio? Ale przecież to jest takie małe kółko, ja nie wiem, czy dam radę przez to przelecieć. Musisz, Pipek, to zrobić, zrobiłem to specjalnie jak na twoją wielkość, dawaj, chociaż się postaraj. Dobra, spróbujmy, uwaga, wow, ale przeleciałem. Dobrze, Pipek, lecisz, dawaj. Uwaga, i jestem, udało mi się. Ej, faktycznie, jesteś już bardzo blisko. Jaki parasol i co to niby dał? Wow, ale on jest fajny. Dawaj, Pipek, teraz musisz zlecieć na tego command bloka. Naprawdę to tak zadziała? No dobra, próbuję i wow, lecę. Ej, jesteś taki malutki. Dobra, za chwileczkę się powiększysz. O, musisz wycelować prosto w tego command bloka. I teraz zaczniesz być wielki. O, Pipek, jesteś znowu normalnych rozmiarów. No nareszcie, Luczek, jestem normalny, ale ciebie muszę rozwalić. Co to było? O nie, Pipek, zostaw mnie. W dzisiejszym odcinku będę grać w Minecrafta z moim przyjacielem Pimpkiem. Ale on nie wie, że będę się zmniejszał. Patrzcie, jaki jestem mały. Dzięki temu mogę robić super rzeczy. Na przykład takie super tajne bazy. Zobaczcie, wow. Jestem taki mały i mam bazę w drzewie. Ale dobra, zacznijmy prankować Luczka. Moim zadaniem na dzisiaj będzie przeszkodzenie mojemu przyjacielowi przejścia gry. No dobra, musimy sobie zrobić crafting. Patrzcie, widzowie, mój kolega robi crafting table. Ale my jesteśmy tacy mali. I dobra, patrzcie, jest crafting. Ale podlećmy tutaj i oczywiście zniszczmy mu ten crafting. I co to było? Dlaczego mój crafting nagle zniknął? Dobra, postawię następny crafting. Haha, widzieliście to, widzowie? Prank się udał. Dobra, czas pójść do kopalni, nazbierać trochę surowców. Mój przyjaciel poszedł do kopalni szukać surowców. Musimy lecieć za nim. Tylko lecę jak mucha, tak wolno. Jej, znalazłem kopalnię. Ja mogę nakopać kamienia i żelazo. Widzowie, Pimpek zaczyna kopać sobie kamień, a za chwilę będzie szukał żelaza. Ale to jest świetny moment, żeby zrobić teraz dla niego fejkowe żelazo. Tak więc mam zarąbisty trik, widzowie, ponieważ połóżmy sobie obsydian w tym oto momencie. Mam nadzieję, że on tego nie zobaczy. I teraz w tym momencie wykopmy tutaj w nim taką oto dziurę, widzowie. Jak widzicie, tutaj jest coraz to płastsze. Okej, czekajcie, sorry, tako. I z tej strony też. I tutaj też. Widzicie, tu jest jeden piksel odstępu. To jest naprawdę bardzo małe. Ale w tym miejscu, widzowie, połóżmy sobie takie płaty żelaza. Czy wy to widzicie? To wygląda jak normalne żelazo, ale tak naprawdę to będzie obsydian. I uwaga, połóżmy to jeszcze na górze. No i uwaga, świetnie! To wygląda naprawdę jak ruda żelaza. Jestem ciekawy jego reakcji. Ale widzowie, jeszcze tutaj obok też dajmy coś takiego. I dajmy, widzowie, tutaj takie oto węgiel, żeby on myślał, że tutaj jest węgiel w tym miejscu. No i patrzcie, mamy węgiel oraz żelazo. Dobra, jestem ciekawy, czy Pipek to wykopie. Przecież to jest takie genialne. Dobra, nakopałem już kamienia, to teraz pora nakopać żelazo. No i patrzcie, widzowie, za mną jest te fejkowe żelazo. Jestem ciekawy, czy on się skroi, że to jest fejkowe. I zobaczymy jego reakcję. Żelazo? No proszę, muszę je mieć. Tylko, ej, czemu ono się tak długo kopie? Ej, co jest z tym żelazem? No, nie mogę! Wykop się! Patrzcie, widzowie, jak on długo je kopie, widzowie. A to wszystko dlatego, że tak naprawdę tam jest obsydian. Jemu to zajmie wieki. A jestem ciekawy, czy pójdzie jeszcze na przykład do węgla. O tak, jestem już na końcówce, prawie to wykopałem. Patrzcie, widzowie, on chce wykopać te żelazo. I uwaga, czy je wykopie? Nie wierzę, co on...
Tam był widoczny blok obsydianu, czy wy to widzieliście? Fila, co tu robi obsydian pod tym żelazem? Co ja wykopałem właśnie? O nie, widzowie, nie zakryliśmy tej wewnętrznej części. I tutaj normalnie widać żelazo. O, dobra, nie może nic zacząć podejrzewać, musimy się stąd zmywać. Dobra, może to żelazo było tylko przypadkiem. O, patrzcie, widzowie, on myśli, że to może być przypadek. No to świetnie. W takim razie wykopię węgiel. O nie, widzowie, przecież węgiel też jest, widzowie, fejkowy. Dlaczego go się nie da wykopać? Co jest z nim nie tak? Mam to gdzieś. Idę budować domek. Widzowie, mój kolega pobiegł tam i zacznie sobie budować domek. Musimy szybko tam dotrzeć do niego. Ale widzowie, idealnie się składa, że robi domek. Ponieważ my przecież możemy robić takie malutkie, sekretne przejścia i bazy. I możemy mu się wkraść do jego domku. Patrzcie, jak wygląda ten blok z tyłu za mną zniszczony. Wow, to jest perfekcyjne miejsce na domek. W takim razie zacznijmy. Patrzcie, widzowie, jestem schowany za oczywiście trawą, a mój przyjaciel zaczyna budować domek. Za chwilę musimy tam zrobić jakieś malutkie, tajne przejście. Dlatego poczekajmy, aż tutaj coś trochę go zbuduje. Albo podlećmy szybko na przykład z tej strony. Okej. I teraz na przykład w tym oto miejscu zróbmy taką malutką dziurę, jak dla jakiejś myszki. Okej, zacznijmy kopać. Okej, widzowie, no i patrzcie, mam tutaj zrobiony taki oto tunel. I tutaj widzę cały domek Pimpka od środka. Dobra, czas wykopać podłogę i zrobić ją drewnianą. O nie, widzowie, patrzcie, jak on jest blisko mnie, widzowie. Przecież tutaj mógł mnie zobaczyć. Świetnie, podłoga skończona. To może teraz skrzyneczka? Na przykład tutaj? O nie, widzowie, patrzcie, tutaj położył Pimpek skrzynkę. Ale ja tutaj się przez nią chyba nie przycisnę. Jestem oczywiście jeszcze trochę za duży, widzowie. A może tak bokiem? O nie. Ale widzowie, zróbmy sobie tutaj takie oto przejście, żeby móc sobie za tą skrzynką oczywiście przechodzić. Okej, no i wygląda to świetnie. Uwaga, zobaczmy, co tutaj Pimpek robi. O, widzę go. Postawmy w tym miejscu piecyk, a obok oczywiście łóżeczko. Dobra, on tutaj naprawdę urządza swój domek. Tutaj jeszcze robi jakieś szyby. O kurczę, tylko żeby mnie nie widział. Ale widzowie, zróbmy sobie jeszcze takie oto przejście, żeby mieć lepszy widok. I dobra, patrzcie to, widzowie, jesteśmy w szybie. Czy wy to widzicie? Jesteśmy naprawdę w szybie. I mamy teraz widok na cały domek Pimpka. Potrzebuję więcej szkła. Pora troszeczkę przepalić. Dobra, idę czegoś poszukać. Widzowie, Pimpek zostawił szkło w piecyku. Podlećmy tam szybciutko. I oczywiście sprankujmy go, widzowie. Zabierzmy mu te szkło szybko. Okej, dobra, zabieraj to, zabieraj wszystko. Okej, uciekamy. Patrzcie, jest Pimpek, widzowie, jest Pimpek. Co jest nie tak? Czemu w moim piecyku nie ma szkła? To wszystko wina tych wieśniaków. O nie, tak nie będzie. Idę do wioski. Widzowie, Pimpek myśli, że to był wieśniak. A tak naprawdę byliśmy to my. Chodźmy szybko skorzystać z okazji, że nie ma Pimpka. I widzowie, zróbmy tutaj małe, widzowie, przemeblowanie. Dlatego wyłóżmy tutaj całe oczywiście pomieszczenie takim oto niebieskim dywanem. Wszystko oczywiście oblepmy, nawet piecyk. Jak to wygląda? Nie mogę, piecyk oblepiony. Ściany oczywiście też oblepmy całe, widzowie, żeby to było wszystko oczywiście niebieskie. Okej. Okej, no i wygląda to dosyć spoko, wszystko na niebiesko. Teraz zniszczmy oczywiście te łóżko i dajmy takie niebieskie. Dajmy tutaj na przykład jeszcze niebieskiego szalkę Ruma, pięknie. I takie, widzowie, oto niebieskie sztandary. Okej, no i wygląda to dosyć spoko, zobaczcie to. Jaki mocny prank. Ale czekajcie, chodźmy zobaczyć, gdzie jest Pimpek. Dobra, patrzcie, widzowie, widzę Pimpka i on tutaj rozwalił cały domek wieśniakowi. Haha, teraz ja wam zniszczę cały domek. Nie ukryjcie się przede mną. Chodźcie tutaj, wieśniacy, też wam wszystko rozwalę. O nie, widzowie, on zabija wieśniaków i niszczy im domki. A to byłem ja tak naprawdę. No nie, Pimpek, co ty robisz? Dawać mi zboże. O nie, widzowie, on ukradnie im wszystko. Nie mogę. Zabiję was wszystkich. I co, fajnie mi było kraść szkło? To teraz ja tobie ukradnę wszystko i cię spalę. O nie, widzowie, on pali villagera. No nie, przecież to jest takie niesprawiedliwe. Biedny villager. Co on teraz jeszcze będzie robić? Teraz okradnę was wszystkich materiałów, tak jak wy okradliście mnie. I dobra, idę do domu. Nie ma tutaj już co szukać. O nie, widzowie, on okradł całą wioskę i teraz wraca do domu. Nie, szybko, muszę stąd uciec, widzowie. I muszę być szybciej przed nim. Czekajcie, gdzie on jest? Nie wiem, ale dobra, szybko, lecę do domku. Dobra, szybko, Luczek. Dobra, zmniejszamy się. Uwaga, dobra. I wejdźmy sobie teraz, o, tutaj naszym wejściem. I okej, tutaj jest idealnie. I dobra, w tym momencie będziemy dobrze widzieć reakcję Pimpka na ten dom. Zaraz, co się stało z moim domkiem? Kto to zrobił? Przecież mój ulubiony kolor to czerwony. Może to wszystko zniszczyć? Haha, widzowie, widzicie to? Ale czemu zniszczyć? Przecież niebieski to jest idealny kolor. A on tutaj kładzie swój czerwony? No nie. Zniszczy cały ten niebieski kolor. Nic tutaj nie zostanie niebieskiego. O nie, widzowie, on wszystko niszczy, naprawdę. Tylko dobra, żeby nas tutaj oczywiście nie wyhaczył, musimy tak sobie tutaj uciekać. Tak powoli sobie tutaj patrzeć. No i od razu lepiej, bez tego głupiego niebieskiego koloru.
Coś mi nie pasuje w tym domku. Chyba się stąd przeniosę, bo tutaj nie dzieją się dobre rzeczy. Zbieram swoje przedmioty i wychodzę stąd. Co, widzowie? Pimpek robi nowy dom? No nie, dobra, szybko, musimy za nim lecieć, widzowie. On opuszcza ten dom. Dobra, szybko, powiększmy się, ale tak, żeby nas nie widział. I lećmy za nim. Dobra, widzowie, patrzcie, tutaj Pimpek buduje nowy domek, oczywiście cobblestone'owy. Dobra, podlećmy sobie szybko, on nas nie widzi, ale w tym miejscu zróbmy sobie oczywiście dziurę, żeby mieć oczywiście wstęp do jego domku. I dalej będziemy go trollować. Ten domek jest zrobiony z najlepszego materiału, z kobla. Co, widzowie, przecież jest mnóstwo innych lepszych materiałów. Cobblestone nie jest najlepszy. Pięknie, podłoga z cobblestone'a prawie skończona, ale muszę uważać, bo grasuje tutaj jakiś intruz. Ten domek nie jest odpowiednio zabezpieczony. Może zróbmy go z obsydianu. O, to jest świetny pomysł. A nie, widzowie, co to było? O nie, on mnie prawie zobaczył. Czy wy to widzieliście? On tutaj postawił obsydian. O nie, on chce zabezpieczyć swój domek. Nie, czekajcie, widzowie, nie, zróbmy teraz dziurę jeszcze raz w obsydianie. I uwaga, tutaj oczywiście nas to nie powstrzyma, żeby wchodzić do środka, więc uwaga. O, zobaczmy sobie, co on tutaj robi. Okej. Na pewno nie mogę lekceważyć tego intruza. Zróbmy w takim razie na niego pułapkę. Postawię TNT, popłytkę i gotowe. Widzowie, on zrobił nawet pułapkę dla intruza. Nie no, zobaczmy to lepiej, widzowie. Podbudujmy się wyżej i przejdźmy tutaj. Dobra, widzowie, nie, ja muszę to widzieć, naprawdę. Muszę to wszystko widzieć z góry. Uwaga, i co on tutaj robi? Trzeba się teraz udomowić. Piecyk, stół rzemieślniczy, no i jakieś łóżeczko. Haha, widzowie, dał on niebieskie łóżeczko. Dobra, widzowie, a w tym momencie zróbmy coś grubego. A mianowicie tutaj jest domek Pimpka i rozstawmy wokół jego domku, widzowie, takie oto malutkie zombiaki. No może nie takie małe, ale na przykład takie. Zobaczcie, jak to z daleka wygląda. Przecież jak to będzie armia małych zombiaków, to to będzie naprawdę bardzo mocne. Dobra, uwaga, zacznijmy sobie spawnować tych zombiaków. Może nawet niech wejdą tym wejściem. Dobra, dajmy ich więcej. Okej. Ale ich tutaj jest dużo. Okej, widzowie, no i patrzcie, jak to wygląda. Takie malutkie zombiaki. Elo, zombiaki, ja nie mogę. Ej, czekajcie, powiększę się i patrzcie, jak to wygląda. One wszystkie, widzowie, cała ta armia zombiaków leci tutaj na Pimpka, bo nie jest w domu. Dobra, muszę uważać, bo ja tak się teraz skradam. Ale naprawdę to jest takie śmieszne. Jakie malutkie zombiaki. Nie mogę, widzowie. Aż mam ochotę je normalnie zdeptać, nie? Co to jest? Czekajcie, dobra, czekaj. Nie, no ja muszę to zrobić. O, Pimpek, no nie, dobra, nie, nie, nie. Dobra, widzowie, sorry. Zmniejszam się, okej. Zaraz, co tu się dzieje? Czemu tu jest armia zombiaków takich mega małych przed moim domem? Patrzcie, widzowie, jaka armia zombiaków leci na Pipka. I tutaj mini my oraz mini zombiaki biją się z Pipkiem. Tutaj jakaś łopata i mieczyki lecą. One lecą na Pimpka. Dobra, zaraz was rozwalę. Patrzcie, co mam. O nie, widzowie, on wylał na nich lawę. Pimpek, ty dziadu. To jest bardzo skuteczne. Jeszcze więcej lawy. Patrzcie, co on robi, on pali te wszystkie zombiaki. O nie, dobra. Biedne zombiaczki. Ale dobra, szybko wlećmy sobie oczywiście do naszej tajnej bazy i użyjmy sobie takiej oto super broni. Patrzcie, jeżeli sobie kliknę, to ja taki mały mogę, widzowie, teraz, patrzcie, kontrolować takie bloki. Czy wy to widzicie? Czekajcie, mogę podnieść łóżko? Mogę, patrzcie to. I mogę je wyrzucić. O kurde, patrzcie. Czekajcie, zróbmy to, widzowie, z daleka. Uwaga, patrzcie, na przykład. O, tu jest Pimpek, czekajcie. Weźmy sobie na przykład blok jakiś i wyrzućmy go. Co się stało z tym dirtem? Patrzcie, widzowie, on się naprawdę zdziwił, nie mogę. Czy tu są jakieś duchy? Jest tu ktoś? Halo? Jakie duchy? To jesteśmy my, ale dobra, weźmy mu ten domek i na przykład przeburujmy ten domek. Patrzcie, wyrzucajmy wszystko. Nie, moje bloki! Co to ma być? Patrzcie to, widzowie, jakie to jest mocne, nie mogę. To mi to rozwala, pokaż się w tej chwili. O nie, widzowie, on chce, żeby ktoś mu się pokazał. O, jak blisko był, ale nie, my się mu nie pokażemy. Ale widzowie, w tym momencie, widzowie, postawmy mu takie oto TNT kolorowe. Czy ono nie wygląda świetnie? I jestem ciekawy, co ono, widzowie, robi, ale... O, czekajcie, czekajcie, Pimpek jest tutaj, on musi pójść do domku. Mamy piękny dzień, ale muszę ten domek naprawić. Świetnie, on musi naprawiać domek, dobra, to jest idealny moment, żeby zlecieć tutaj na przykład tędy. Okej, jak szybko, nie wierzę, mam nadzieję, że mnie widział. I stawmy tutaj te TNT, a na tą popłytkę, uwaga, ja to wykliknąłem. O nie, widzowie, czekajcie. Wybuchło coś. Co to, widzowie, jest? Wybuchnęło TNT. Ale widzowie, w tym momencie zrobimy innego pranka, ponieważ mam takie oto, TNT, zobaczcie. To jest normalnie nowe TNT i mu je postawimy przed domkiem. Tak więc, widzowie, tutaj jest Pimpek, ale my oczywiście sobie zlećmy, on chyba
odbudowywuje dom w tym momencie. No nie, muszę to szybko naprawić, zanim znowu ktoś mi go rozwali. Tak jest, on odbudowywuje swój domek, a my w tym momencie, widzowie, dajmy tutaj oczywiście... O nie, tutaj! Tu na dole! A tu jest półpłytka na dole! Dobra, czekajcie, zniszczmy ją, uwaga, zniszczmy ją, okej. I postawmy tutaj TNT. I teraz połóżmy półpłytkę, na którą wejdziemy. Pum! Dobra, zobaczymy, co zrobi te TNT. Jestem taki ciekawy, uwaga i... Pum! Co jest? Jak to wykopało mu taką dziurę? No nie, co się stało z moim domkiem? Nic tu nie zostało. Patrzcie, widzowie, normalnie tutaj cały domek mu wyżarło te TNT. Ale uwaga, czekajcie, on sobie siedzi i chyba płacze. O nie, biedny Pimpek. Ale teraz mam taki pomysł, żeby pod nim, widzowie, czekajcie, zróbmy sobie takie malutkie tunele oczywiście i będziemy przed nim uciekać. Ale czekajcie, może wkopmy mu się... Nie powiem gdzie, widzowie, ale czekajcie, może... O nie, uderzyłem go, o nie! Czekaj, czekaj, tylko żeby mnie tutaj nie zobaczył. Czekajcie, idzie tutaj, nie, idzie, idzie, idzie! O nie, ale to jest, widzowie, ciężkie. Dobra, uciekaj, Luczek, nie wierzę, co się tutaj dzieje? Zaraz, kto mnie zepchnął? Co to są za dziury? To jest jakiś kret? Widzicie? Nie, 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 nie! Widzowie, nie, on nie może strzelić, że to jesteśmy my! Czym ty jesteś? To jest jakiś kret? O nie, widzowie, on kopie tutaj dirta, nie wierzę. Dobra, trzeba uciekać nisko, 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 nisko! Szybko, szybko, bo on nas znajdzie za chwilę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Wracaj tu, kreciku! Znajdę cię zaraz! O nie, widzowie, on tutaj kopie. Widzę go, widzicie to? O, o nie, o nie! Dobra, 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 wszystko w dół, wszystko w dół, wszystko w dół. Dobra, 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 kopiemy się w dół. Lecimy, 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 lecimy. Dobra, widzowie, uciekamy! Wow! Jesteśmy w jakiejś kopalni. To jest świetny moment, żeby tutaj sprankować Pimpka, bo on tutaj za chwilę przyjdzie. Ponieważ widzowie, w tym oto miejscu dajmy sobie taką prawdziwą rudę diamentu. Niech to będzie tutaj, ale z tej strony niech to będzie, widzowie, ruda diamentu, która wybucha. Jeżeli się ją dotknie albo wykopie, to ona wybuchnie. Tak więc Pimpek tutaj się już kopie, ja się zmniejszę, widzowie. I uwaga, podejdźmy sobie tutaj, czekajcie, zróbmy sobie taką kampę do patrzenia. Uwaga, pięknie, dobra, mam te miejsce. Tutaj zaraz, jest, 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 widzicie to? Tu krecie, ej, gdzie ty jesteś? O, widzę diamenty. Dobra, może on je zaprowadził do nich. Wykopnę je. O, wybuchnął. Czy wy to, widzowie, widzicie? Wybuchnął, wybrał złe diamenty, pięknie, dobra. To był na serio bardzo mocny troll, nie wierzę, Pimpek. Ten kret jest jakiś fałszywy, nienawidzę go. Nie wierzę w to, ten przeklęty świat, jak ja go nienawidzę. Ucieknę 1000 kratek albo 10 000, ile trzeba będzie, żeby tylko uciec z tego przeklętego miejsca. Widzowie, Pimpek chce uciec z tego świata, ale nie tak prędko. My jako mała osóbka, widzowie, weźmy teraz na przykład coś... A dobra, czekajcie, patrzcie, weźmy drewno i wyrzućmy je. O kurde! No to było! Czemu to drewno nagle się tutaj pojawiło? Nie no, widzowie, te prankowanie jest naprawdę mega. Dobra, teraz w tym momencie na przykład dajmy te drewno, o tutaj te. Podlećmy sobie troszkę i uwaga, weźmy Pimpka, mamy! No i patrzcie, widzowie, trzymamy Pimpka, to jest cudowne! Zaraz, co się dzieje? Czemu ja lewituję? Odłóżcie mnie na ziemię! On, widzowie, nie wie, że my go trzymamy. Patrzcie to, czekajcie, damy go tak w górę, okej, okay, i może wystrzelmy go z procy. Zaraz, kto to jest? Czy to jest Luczek? Odnosz mnie, to... Nie, nie odnoszę cię! A, dobra, uciekamy, widzowie! W tym domku mieszka mój przyjaciel Pimpek, a my w dzisiejszym odcinku będziemy go prankować! Dlatego podejdźmy do tego domku i zobaczmy, co robi mój przyjaciel. On, widzowie, buduje domek! I mam pomysł, jak go strollować. Wybudował on ten domek koło pustyni. A jak wiecie, na pustyni jest bardzo gorąco. Dlatego w tym momencie narysujmy jego domek i narysujmy tutaj takie wielkie słońce, żeby ono grzało i całe roztopiło jego domek. Proszę bardzo. I uwaga, czy jest te słońce? Zobaczcie, jak teraz blisko jest słońce. Uff, ale gorąco. Czemu to nagle tak ciepło się zrobiło? O nie, zaraz nie wytrzymam. Ale się źle czuję. Co się ze mną stało? Widzowie, czy wy widzicie? Pimpek się roztopił z ciepła. Czekajcie, podejdźmy do niego i się zapytajmy, co on odwala. Pimpek, halo? O, Luczek, nie masz pojęcia, jak mi ciepło. Cały się topię. Chodź szybko, schowaj się tutaj pod domek. Nie możesz się, Pimpek, tak stopić. Stój tutaj pod tym dachem i nie wiem, nie wychodź na słońce, bo jest bardzo mocne. Widzowie, Pimpek tam stoi i naprawdę cały się roztapia. Musimy narysować mu teraz lody, no nie bądźmy tacy źli. Dlatego narysujmy takie oto stoisko. Okej, świetnie, i napiszmy tutaj, widzowie, lody. Okej, mam nadzieję, że to się, widzowie, pojawi. I patrzcie, to, widzowie, pojawiły się lody. Pimpek, jedz te lody szybciutko. Widzisz, to pomoże ci to na taki upał. O, lody, pechoty. Dzięki, Luczek. Jak ty to postawiłeś? Okej, widzowie, Pimpkowi już jest lepiej. A my szybko ucieknijmy, ale musimy go sprankować jeszcze bardziej. Dlatego w tym momencie rysuję tutaj deski.
kostki, narysujmy taką oto strzałkę i tutaj narysujmy, widzowie, TNT. I uwaga, świetnie, patrzcie to, tutaj są te deski tego domku i TNT. Mam nadzieję, że te TNT się wczyta. What, widzowie, czy wy to widzicie? Wszystko zamieniło się na TNT. To jest prześwietne. Nie, co się stało z moim domkiem? Czemu on jest cały w TNT? O nie, widzowie, Pimpkowi chyba jest przykro w tym momencie, dlatego narysujmy mu szybciutko nowy domek, ale nie taki zwykły, ponieważ ten domek, widzowie, będzie okrągły. Tak jest, czy wy to widzicie? Buduję tutaj okrągły domek. I uwaga, patrzcie to, narysowałem okrągłe bloki i tutaj są drzwi do domku. I patrzcie, widzowie, tam się pojawił ten domek. What, jak on wygląda, to jest idealnie. Patrzcie, to jest z okrągłych bloków. Tego nie ma, widzowie, w normalnym Minecrafcie. Zobaczmy, co jest w środku. What, jak to wygląda, to jest okrągłe. I wszystko czerwone w kolorze Pimpka, to jest idealne. Pimpek, mam dla ciebie nowy dom, chodź za mną. Jak to nowy dom? Ten już jest zepsuty, o co ci chodzi? Ale zobacz ten dom. Zaraz, to nie jest normalny dom. Czemu on tak dziwnie wygląda? Bo on jest okrągły, chodź do środka, podoba ci się? Wow, ale on jest fajny. Ma tutaj czerwone rzeczy, ale te ściany są najdziwniejsze. Dzięki, Luczek. Dobra, piesku, pilnuj mojego domku. Ja muszę gdzieś pójść. Widzowie, Pimpek ma swojego pieska. Witam cię, Subusiu. Patrzcie, to jest piesek Pimpka, ma czerwoną obrożę. A co, gdyby go połączyć na przykład z Endermanem? Dobra, w takim razie zacznijmy rysować. Narysujmy tutaj nogi Endermana i oczywiście jego ciało i ręce. A teraz narysujmy główkę pieska Pimpka. Okej, widzowie, to wygląda naprawdę jak połączony pies z Endermanem. I uwaga, co się stało? What? Patrzcie na jego psa, Subusia. Widzowie, on się połączył z Endermanem. Tylko, czy ten Subus jest, widzowie, tak mądry jak Enderman? Bo ja nie mam pojęcia. Czekajcie, ten prankowanie jest naprawdę dziwne. Halo, psie? Co on robi, widzowie? On się gdzieś typa. On chodzi jak jakiś NPC, widzowie. Co ten pies robi? Czy on będzie bił mojego przyjaciela Pipka? Nie wiem. Na. Co tu się stało z moim pieskiem? Czemu ty wyglądasz jak Enderman? Co tobie się stało? Patrzcie, widzowie, on normalnie już się przestraszył tego psa. Co się tutaj odwala? Co się, Pimpek, stało z swoim psem? Luczek, nie mam pojęcia, czemu mój piesek Subuś wygląda jak Enderman, ale ma głowę psa. On cię atakuje, co się dzieje? On cię nie lubi jako właściciela. Zostaw mnie, ty piesku. Łap tutaj kości. Co? Ty go chyba nie traktowałeś zbyt dobrze. Szybko, muszę uciekać do kopalni. Pimpek uciekł do kopalni. Muszę się skryć, ale może znajdę jakieś diamenty. Widzowie, patrzcie, mój przyjaciel schodzi tutaj na dół do kopalni, bo chce znaleźć diamenty. Dlatego mam idealny pomysł. A mianowicie tutaj na dole, widzowie, narysuję szybko jakąś straszną rzecz. Na przykład dam cały czarny ekran i taką uśmiechniętą buźkę i takie, widzowie, czerwone oczy. Czy wy to widzicie? To jest straszne. Przecież mój przyjaciel się przestraszy. Ja mam teraz jasno, ale jeżeli on nie będzie mieć żadnych, widzowie, pochodni, to będzie miał tak ciemno. What is this? Dobra, ale musimy narysować jakieś diamenty tutaj przed tym, tak żeby go zwabić. Dlatego tutaj jest ten straszny obraz i narysujmy przed tym taką rudę diamentów i narysujmy jeszcze, widzowie, takie może malutkie diamenciki wszędzie po boku. Chyba powinno to starczyć. Dobra, i uwaga, zobaczmy. What? Widzicie? To tutaj jest ruda diamentu, a po boku są takie malutkie diamenciki. Ej, nie wierzę, przecież mój przyjaciel, jeżeli się nie przestraszy i nie ucieknie od razu, to będzie mógł je wykopać. Czekajcie, patrzcie, jakie malutkie diamenciki, jest ich pełno. Dobra, okej, tu wygląda naprawdę super. Dobra, idę dalej, tu na pewno będą diamenty. O nie, widzowie, Pimpek idzie, chowamy się. Tutaj na pewno będą diamenty. Wow, ile tutaj jest diaksów. Ale, o, chwila. Co to jest za czarna postać? Patrzcie, widzowie, jak to wygląda, jak Pimpek to widzi, to jest na serio straszne. Nie chcę żadnych już diamentów, zostaw mnie. O nie, muszę schodzić na dół jak najdalej od niej. Dobra, widzowie, Pimpek tam na dole ucieka, okej. Musimy go sprankować jeszcze bardziej. Dlatego, widzowie, narysujmy tutaj taką oto rudę diamentu, widzowie. Ale z takimi nogami, jak widzicie, taka żyjąca ruda diamentu. I dodajmy tutaj może takie pistolety, widzowie, temu diamentowi. Ej, nie, ruda diamentu żyjąca? Tego jeszcze nie było. Czekajcie, zobaczcie, jak to wygląda. One, dobra, powinny się zrespić gdzieś tam na dole. Dobra, widzowie, patrzcie, tutaj jest Pimpek. O tak, muszę znaleźć jakieś diamenty, bo tam nie wykopałem żadnego. Dobra, on tutaj szuka diamentów, tylko gdzie są te nasze diamenty? Patrzcie, tutaj są! I patrzcie to, widzowie, tutaj są naprawdę jakieś żyjące, widzowie, diamenty. Czy one pilnują w tym momencie diamentów? Halo, Pimpek, nie wiem, czy da radę. Dobra, czekaj, cześć. Co jest, widzowie, ten diament strzela. One naprawdę pilnują diamentów. Pimpek będzie przestraszony. Ej, czekaj chwilę, czekaj, napiszę mu tabliczkę. Mój przyjaciel chce ukraść diamenty. Zabij go, niech on to przeczyta, ten diament. Co to jest? On skacze.
Ej, nie wierzę, widzowie, co tu się odwala w tym momencie. Dobra, szybko, chowamy się. Wow, diamenty znalazłem, ale złoże tylko. Czemu to są takie dziwne diamenty ze strzelbami? No nie wiem, trudno. Dobra, wykopmy sobie może parę. Ej, co? Patrzcie, ten diament go bije, widzowie, mojego przyjaciela. Czy on się przestraszy? Bo ten diament pilnuje i nagle wraca na swoje miejsce. Wow, 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 wydaje się bardzo agresywny. Może mu się to nie podoba, ale wykopmy jeszcze jednego. Może jeszcze co? Dwa. Oni się nawalają! Nie, przestań! Zostaw mnie ten diamencie, szalony! Nie, nie, nie! Co się odwala? Co się, widzowie, odwala? Nie wierzę! Ha, widzowie, ten prank był mega! Chodźmy zobaczyć, co robi w ogóle teraz Pimpek! Dobra, widzowie, patrzcie, Pimpek tam siedzi załamany, bo w kopalni nie udało mu się zdobyć diamentów! Los mnie nie kocha! Nie dość, że te diamenty, to jeszcze mój piesek się zamienił! O nie, widzowie, Pimpkowi jest bardzo przykro! Musimy w jakiś sposób mu to wynagrodzić! Dlatego w tym momencie, widzowie, narysujmy sobie tutaj chmury. Okej, to wygląda jak chmury. I narysujmy, widzowie, deszcz kości. Czy wy to widzicie? To wygląda jak kość, widzowie. Mam nadzieję, że tak. I narysujmy tutaj na dole oczywiście Pimpka szczęśliwego. Dobra, patrzcie, jak to wygląda. To jest Pimpek i oczywiście deszcz kości. What? Widzowie, widzicie? To pada, naprawdę kości padają. Co jest? Ile kości? O matko, czy to jest sen? Nie wierzę w to. Pimpek pada kościami, ty to widzisz? Nie mogę, co się dzieje? Jak to jest możliwe? Nie wiem, ale jesteś szczęśliwy, ciągle pada. Tak, bardzo jestem szczęśliwy. O matko, ile tu jest kości. Deszcz kości jest naprawdę superowy. Ale jakby teraz zaczęło padać autami, no to byłbym najszczęśliwszym pieskiem na świecie, bo nie mam żadnego autka. Auto? No, Pimpek, powiem ci, że masz naprawdę mocne marzenia. No nic, ja sobie idę. Słyszeliście to, widzowie? Pimpek chce jakieś auto. W takim razie narysujmy mu może Ferrari. Tak więc narysujmy tutaj oczywiście koło i tutaj zarys auta, tutaj szybę, widzowie, i zobaczcie, jak to wygląda. To zaczyna wyglądać jak auto. Nie no, widzowie, szczerze, to wygląda jak najlepsza fura na świecie. Na pewno musi mu teraz dać auto, widzowie, jakieś Ferrari. No patrzcie, co ja narysowałem. O, ale auto, skąd ono się tu wzięło? Co to za fura, Pimpek? To jest twoja? What is this? Nie wiem, skąd to się stało, ale moje prośby zostały wysłuchane. Tak, dobra, muszę w nią wsiąść. Ja też tutaj wejdę, pozwól mi. I wow, ale masz teraz furę, Pimpek. Jesteś zadowolony? Jakie auto? No jasne, że tak. I dawaj, lecimy wszystko nie, po drodze. Nie, to się rozbijemy. Nie no, widzowie, Pimpek ma za dobrze z nami. Musimy go teraz tak przestraszyć, żeby wyszedł z gry. Zróbmy na razie coś prostego. A mianowicie narysujmy jego postać tutaj. Ale tutaj na górze nie narysujemy główki, tylko, widzowie, kupę. Zobaczcie, jak to wygląda. Ojo! I narysujmy tutaj dwie pary oczu i na przykład taką buźkę. Jak to wygląda? Czekajcie, czy to działa? Dobra, zobaczmy Pimpka. I patrzcie to, widzowie, zamienił się w kupę. Co to jest, widzowie, za prank? Zobaczcie to, co ma na głowie. On chyba tego nawet nie widzi. I stawiamy teraz zagrody, ale co tak śmierdzi? O, fu! Ja nie wierzę! Ej, Pimpek, co ty masz na głowie? Co to jest? Co mam na głowie? No głowę! Zaraz, co? No, czemu ja mam kupę? To jest takie śmieszne, co to jest? Ciekawe, jak ty widzisz świat przez te twoje gały, co to ma być? Czemu wszystko tak śmierdzi i jest na brązowo? O, chyda, muszę chyba iść do toalety, szybko! Dobra, widzowie, Pimpek poszedł do toalety, bo się źle poczuł, ale tutaj widzę, że robi jakąś zagrodę. Może narysujmy mu tam jakieś świnki w środku, ale będą to takie inne świnki. Narysujmy coś takiego. Tutaj będzie nos, tutaj ubranie. I uwaga, czy wam to coś, widzowie, przypomina? Bo to jest, widzowie, świnka Peppa, czy wy to widzicie? To wygląda naprawdę idealnie. Czekajcie, zobaczymy, czy ta świnka Peppa się zrespi taka straszna. I uwaga, widzowie, patrzcie, jest, są świnki, ja nie wierzę, to jest naprawdę świnka Peppa. Halo, świnki Peppy, ej, one nawet chrum. Co to ma być, widzowie? Elo, elo! Co tu się dzieje? Co to za chrumkanie? No nic, Pimpek, nieważne! Czemu te świnki tak dziwnie wyglądają? Luczek, co ty zrobiłeś z tą zagrodą? To nie są normalne świnki! Nie no, Pimpek, ty z tą kupą nie wyglądasz zbyt poważnie. Ale serio, to nie byłem ja! Tutaj na tym świecie chyba straszy! Masz rację, Luczek, na tym świecie dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Ja się idę schować, ty też musisz. Dobra, dobra, to co? Idź się schowaj, ja też idę się schować, okej, Pimpek? Na razie!
Na razie, na razie. Dobra, widzowie, Pimpek zaczyna się powoli bać, ale jeszcze nie wyszedł z serwera, więc widzowie, jeszcze dużo pracy przed nami. I mam pomysł. A mianowicie, zobaczmy, co robi Pimpek w jego domku. Ale jest strasznie. Ja się bardzo, bardzo boję. Proszę, już nie chcę żadnych strasznych rzeczy. Widzowie, Pimpek bardzo się boi, ale mam pomysł na kolejnego trolla. Stańmy sobie za jego domkiem i narysujmy coś śmiesznego. A mianowicie, widzowie, Pipka do góry nogami. Tutaj są oczywiście jego uszy i oczywiście jego nogi. Czy wy to widzicie? Jak to, widzowie, wygląda? Patrzcie, z tej strony to wygląda, jakby stał, ale tak naprawdę on lata, widzowie, widzicie to? Nie, moja głowa, co się dzieje? Widzowie, chyba to zadziałało. Czekajcie, chodźcie zobaczyć do Pipka, co się tutaj odwala. Halo, Pipek, co się dzieje? Czemu ty jesteś na głowie? Pomóż mi, Luczek, błagam cię. Chodzę do góry nogami i nie potrafię przestać. Musisz mi jakoś pomóc. Jak to działa? Czekaj, chodź za mną. Niemożliwe, że ty chodzisz do góry nogami. To jest straszne, Pimpek. Ja nie wierzę. To jak duchy jakieś. Ja nie wiem. No widzisz to, co się dzieje na tym świecie? Ja już kompletnie nie wiem. Ale ty widzisz wszystko do góry nogami? Jak ty śmiesznie chodzisz? Nie mogę. Dobra, nie śmiej się ze mnie, tylko mi pomóż. A, moje nogi, moja głowa, wszystko mnie boli. Totalnie nie wiem, jak ci pomóc, Pimpek. To jest trochę straszne. No faktycznie, nie możemy się z tego śmiać. To jest zbyt poważna rzecz. Musimy to rozwiązać, co? Obróć mi albo coś. Nie wiem, pomóż mi. Bo zaraz się wkurzę i wyjdę z tego świata. Już mi się nie chce na nim w ogóle grać. No kurde, nie wiem, jak ci pomóc. Dobra, Pimpek, może mi się uda w jakiś inny sposób. Wracaj na chatę, bo głowę sobie zarysujesz, co nie? Wracaj do domu. Co to jest? Dobra, widzowie, Pimpek naprawdę już zaczyna się trochę bać. Ale musimy zrobić coś mocniejszego. W takim razie narysujmy znowu Pipka. Ale tym razem, widzowie, narysujmy mu tylko jego twarz. Bez oczu, widzowie. Jestem ciekawy, czy Pipkowi usuną się oczy. Tak jest, on nie będzie nic widział. To jest, widzowie, naprawdę mocne. Zostawcie łapkę w górę i suba. Nic nie widzę, pomocy, pomocy, co się dzieje? Widzowie, chyba Pipkowi usunęło oczy. Nie wierzę, czekajcie, musimy szybko to zobaczyć. Pipek, co ty robisz? Gdzie ty biegasz? Co się dzieje? Pomocy, nic nie widzę, pomóż mi, co? Lucze. Ej, ty nie masz oczu, co się odwala? Ty na serio nic nie widzisz? No serio, nic nie widzę, nie wiem, co jest, gdzie. Pomocy, pomocy, aaa. Co ty odwalasz, Pipek? Nie, no nie wierzę. Ty naprawdę nic nie widzisz? Co, ty masz ciemno przed oczami teraz na monitorze? Ej, jestem mega głodny, mogę to zjeść na przykład? Ty nawet mnie nie rzucasz, ty chcesz zjeść dirta? Wykopałeś dirta, Pimpek, co ty odwalasz takiego? Nawet się na mnie nie patrzysz. Jak to? To jest niemożliwe. Słuchaj mnie, no, a ty chodź tu. Ej, co jest? Czemu ty mnie bijesz? Ej, to nie ja, to jakieś tutaj stworzenia. Czekaj, Pimpek, czekaj, nie no, ja nie wierzę, że ty nie widzisz mnie. Dobra, słuchaj, stawię przed tobą jakiś blok i uwaga, powiedz mi, co widzisz? Myślę, że postawiłeś przede mną TNT. Przecież ty nawet nie patrzysz na ten blok, dobra, nie, słuchaj. A teraz co stawiłem przed tobą, co? Powiedz mi. Powiedzmy, że kawałek drewna. Nie, to nie jest drewno, nie no, widzowie, Pimpek naprawdę nie widzi, co się dzieje. Pimpek, no nie wiem. Nie no, ja nie mogę, nie wytrzymam, zaraz się popłaczę, ja serio nic nie widzę, czy ja tak będę do końca życia nic nie widzieć? Wracaj szybko do domu, czekaj, ja ci powiem gdzie, chodź tutaj, słyszysz chociaż gdzie kładę? Chodź. No mniej więcej tak, tak, słyszę. I stój, stój i do tyłu teraz, obróć się i idź do domku. Gdzie do domu, tutaj? Nie, o, tu? Czekaj, czekaj, o, tak, idealnie, idealnie, dobra, i idź tam, no, o, dobra, dobra, nie. Bądź tam, Pimpek. Dobra, widzowie, jest naprawdę grubo w tym momencie, ale możemy zrobić jeszcze coś mocniejszego. Dobra, widzowie, ale skoro mamy przestraszyć Pimpka, to mam pomysł. Pimpek aktualnie nic nie widzi i nawet mnie, jak stoję przed nim, widzowie, więc to jest idealny moment, żeby zrobić inwazję zombie. I uwaga, tutaj narysujemy jego okrągły domek, a obok tego narysujemy bardzo dużo, widzowie, zombiaków. I patrzcie, jak to wygląda, pełno zombiaków i oczywiście narysowałem noc z księżycem, żeby była noc. Dobra, i uwaga, patrzcie, jaka jest noc, nawet jest księżyc i pełno, widzowie, zombiaków. One chcą wejść do domu Pipka. Ile ich jest? Czekajcie, gdzie jest Pimpek? On tutaj gdzieś powinien być. O nie, czemu słyszę tyle zombie na zewnątrz? Boję się. Luczek, jesteś tutaj gdzieś. Zaraz te zombie mnie zjedzą. Patrzcie, widzowie, Pimpek się boi i nie ma oczu. Nic nie widzi. Czekajcie, nie no, powiemy mu, że jest bardzo dużo zombiaków. Pimpek, jeżeli mnie słyszysz, jest bardzo dużo zombiaków. Nic nie widzisz, wiem o tym, ale musisz na siebie uważać. No, dobra, jasne. To ja będę stać w miejscu, okej? Nic mi nie zrobią, nie? Dobra, widzowie, Pimpek zaczyna się bać, ale wyciągnijmy go do tych zombiaków. Gdzieś tutaj na środek. Dlatego tutaj szybko na drzewie narysujmy kolejną rzecz, a mianowicie, widzowie, taką, widzowie, klatkę, w której będzie mój przyjaciel uwięziony tutaj. Narysujmy tutaj w środku mojego przyjaciela, okej, i narysujmy mu oczy, żeby już oczywiście wszystko widział. I oczywiście z boku pełno zombiaków, żeby one oczywiście go jadły tak powoli. Okej, zobaczcie, jak to wygląda, taka klatka, oczywiście z Pipkiem na środku. O nie, jaka tu jest ogromna horda zombie. Jak ja mam stąd wyjść? Pomocy!
wody! Patrzcie, widzowie, udało się! Przestraszyliśmy Pipka! Patrzcie, to on teraz jest, widzowie, uwięziony, ma oczy już! I patrzcie, ile jest tutaj zombiaków! On siebie sobie z nimi nie poradzi! A masz, zombiaku, rozwalę was, ale ich jest za dużo! Pomocy! Pipek potrzebuje pomocy, no to nie bądźmy tacy, dorysujmy mu, widzowie, jakąś broń i uzbrojenie! Narysujmy Pipka! Okej, świetnie, oczywiście jego oczy, ale dorysujmy mu na przykład diamentową klatę, nogawice, buty diamentowe, oczywiście hełm i niech będzie miał, widzowie, jakiś pistolet, tak jest, dwa nawet. I świetnie, mam nadzieję, że to pomoże mojemu przyjacielowi. I co, zombiaki, teraz nie jesteście mi straszne, a macie, niszczę was i się was już nie boję, chodźcie tutaj, kto pierwszy, co jest, łot, widzicie, widzowie, Pimpek teraz walczy z tymi zombiakami i w nich strzela. Dobra, widzowie, to jest naprawdę istny horror, masakra. To było strasznie proste, ale bardzo dziwne, nagle dostałem broń i mogłem zabić zombiaki, ciekawe od kogo. Dobra, widzowie, Pimpek się przestał trochę bać, ale teraz, widzowie, zróbmy ekstremalne pranki, a mianowicie, widzowie, narysujmy coś strasznego. W tym miejscu zróbmy coś takiego czarnego i, widzowie, będzie to grób, w którym będzie leżał Pimpek tutaj na dole. Patrzcie, jak to wygląda, widzowie. Okej, wydaje mi się, że coś takiego jest naprawdę straszne, czekajcie. O nie, pomocy, pomocy! Czy wy to słyszeliście, czy gdzieś tutaj się pojawił grób? O, widzę, widzowie, tutaj chyba leży Pimpek. Wejdę sobie na spectatora i zobaczcie, tutaj jest naprawdę grób, w którym leży Pimpek. Ja nie wierzę, patrzcie to. Halo, pomocy, niech mnie ktoś wypuści. Może ktoś to przejść? Nie mogę się ruszać i chyba jestem w jakiejś tromnie. Patrzcie, widzowie, Pimpek się tak strasznie boi. Ale niech sobie chwilę tam poleży, a my za ten czas zróbmy coś w jego domku. A mianowicie wejdźmy i narysujmy tutaj bardzo ważną rzecz. A mianowicie, widzowie, to jest jakby podłoga Pimpka domu i narysujmy tutaj wszędzie takie oto kolce. Czy wy to widzicie? Czy to wygląda jak kolec? I uwaga, widzowie, what? Patrzcie, co się zrobiło tutaj na dole. Jakie drewniane kolce. Dobra, to na pewno musi boleć. Ja teraz chodzę sobie na creative, ale jak mój przyjaciel tutaj wejdzie, to na pewno się skaleczy. Nie, no nie, dobra, widzowie, to jest akurat zbyt mocne, wydaje mi się. Patrzcie, jak to wygląda. Domek oczywiście z pułapką gotowy. Ale mam pomysł, może dorysujmy tam Pimpkowi w tym grobie na przykład jakiegoś pająka wielkiego. Dlatego teraz zbudujmy sobie tutaj takiego oto wielkiego pająka, który będzie miał bardzo dużo nóg i oczywiście będzie taki wielki. Zobaczcie, jak to wygląda, co to jest. Dobra, ten pająk wygląda naprawdę mocno, to jest na serio straszne. Nie, 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 co to jest za pająk? Pomocy! Dobra, widzowie, czekajcie, chyba jest jakiś pająk. Dobra, chyba sobie podejdę do grobu Pimpka i będę udawał, że płaczę nad nim, że tak naprawdę Pimpek nie żyje. Patrzcie, tam jest taki wielki pająk. To jest grane, zobaczcie, jak to wygląda. Pimpek leża, ten pająk, na niego się czai. Luczek, to ty? Słyszałem, że płaczesz. Proszę, pomóż mi. Jestem w jakimś grobie. Nie, nie możemy dać się zdradzić, czekajcie. Zróbmy po prostu tak. Ale płaczę, Pimpek nie żyje. Ale mi jest przykro. Nie płacz, Luczek, ja żyję. Tutaj, jestem na dole jeszcze. Patrzcie, widzowie, Pimpek myśli, że ja na serio myślę, że on nie żyje. Ale ja o tym wiem. Czekajcie, tu jest zejście na dół drabiną. Dobra, zejdźmy tutaj na dół i zobaczymy, czy Pimpek się ucieszy. Tak, Luczek, błagam cię. Teraz rozwal tego pająka. Chodź tu i go zabij szybciutko. Bo ja, widzowie, zobaczcie, jaki ten pająk jest wielki i on jest naprawdę blisko Pimpka. Dobra, będę udawał, że Pimpek na serio nie żyje i że płacze nad nim. Pimpek, byłeś taki świetny. Trzymaj kości na ofiarę. Byłeś taki świetny. Luczek, w tej chwili musisz mi pomóc. Przecież ja żyję. Musisz zabić tego pająka, bo się to dla mnie źle skończy. Dobra, widzowie, wiecie co? Ogarnąłem, że on żyje, więc widzowie, czekajcie. Pimpek, ty żyjesz? Tak, tak, słyszę cię. Dobra, rozwalam tego pająka. Dzięki, dzięki, Luczek. Uratowałeś mi życie, a teraz pomóż mi wstać. Dobra, proszę bardzo, Pimpek. O, ty naprawdę żyjesz? Co się tutaj wydarzyło? No, żyłem cały czas, a ty mnie nie słyszałeś? Co to miało być? Ale się bym na ciebie wkurzył. Ten serwer jest taki straszny. Ja już nie chcę na nim grać. Idę do domku, mam to gdzieś. Dobra, widzowie, patrzcie, Pimpek idzie do domku, ale on nie wie, że pod tym są wielkie kolce i on zginie. Uwaga, wchodzi. Nie wierzę w to. No nie, to będą jaja jak nic, widzowie. I patrzcie, wpadł do tego! Dead, no, nie wierzę, widzowie, co to było? Nie dość, że byłem w trumnie, to cały domek jest pokryty kolcami. Dobra, widzowie, jest naprawdę blisko, żeby Pimpek wyszedł z gry. I trzeba zrobić ostatecznego pranka. Dobra, widzowie, tak więc narysujmy w tym momencie bardzo malutkiego Pimpka. Jak tutaj widzicie, on będzie teraz taki bobasem. Okej, świetnie, mam nadzieję, że tak się stanie. Czekajcie, zobaczmy. O nie, co jest? Czemu jestem taki malutki? Patrzcie to, widzowie, Pimpek teraz jest naprawdę takim bobasem. On ma, nie wiem, jedną kratę
klatkę wysokości pół. A my, widzowie, zmieńmy się w ostateczną wersję jakiegoś złego Skibidi Toileta. Tak jest, bo wszyscy boją się Skibidi Toileta. Tak więc tutaj z boku narysujmy obraz, gdzie ja będę na takiej wielkiej toalecie. Okej, to wygląda naprawdę strasznie. Malutki pimpek i wielka toaleta. Okej, widzowie, zobaczcie, jak ja wyglądam. Stoję za tym drzewem i jestem takim ogromnym Skibidi Dabudu Deep Deep. I w tym momencie, widzowie, podejdźmy sobie do pimpka jako taki wielki Skibidi Toilet. Ha, 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 pipku, zjem cię. Czemu ty jesteś pięciogłowym Skibidi Toiletem? Zostaw mnie! A, muszę uciekać, ale jestem taki wolny. Jesteś taki malutki, chodź, zamknę cię w toaletach, Skibidi Toilet. Musisz zostać Skibidi Toiletem. Nie, proszę, nie chcę być Skibidi Toiletem. Zostaw mnie! Tego jest już za dużo. Wychodzę z tego przeklętego serwera. Widzowie, Pimpek wyszedł z gry. W tamtym domku mieszka mój przyjaciel Pimpek, którego będziemy prankować. Zobaczmy sobie może, co on takiego robi. On w tym momencie śpi. W takim razie mam pomysł, jak go obudzić. Ponieważ, widzowie, narysujmy sobie Pipka, który leży sobie na takim łóżku, a nad nim narysujmy, widzowie, TNT. To będzie naprawdę mocne. I zróbmy tutaj taki napis TNT. Ty, widzowie, stawmy to i zobaczmy, czy coś się tutaj stanie. Tak jest, wybucha TNT, uwaga, patrzcie to. Nie! Bum! Ała, co się stało? Cześć, Pimpek, co tam u ciebie? Ej, tutaj mi TNT wybuchło nad głową. Coś, co to miało być? No nie wiem, Pimpek, tutaj normalnie spałeś, może gdzieś TNT miałeś? Niemożliwe, ja każdy TNT trzymam w skrzynce. Musisz to odbudować i uważaj, Pimpek. Sprawdź, czy na pewno nie masz tutaj nigdzie TNT. No nie mogę. Dobra, widzowie, nasz prank się udał, zniszczmy szybko to, widzowie, i sprankujmy naszego przyjaciela inną jakąś rzeczą. Ale jestem głodny, burczy mi w brzuchu. Odbudowałem cały dom, ale mam tylko jedną surową rybkę. O nie, nasz przyjaciel Pimpek jest głodny i ma tylko jedną surową rybkę. Dlatego pomóżmy mu. Narysujmy mu coś takiego, następnie tak. Pokolorujmy to i narysujmy takie oto kropeczki. Dajcie znać, czy wy wiecie, co to jest. I napiszmy tutaj razy 100, żeby miał tego dużo, widzowie. Uwaga, narysujmy to i patrzcie to. Tak więc chodźmy do Pimpka, widzowie. Uwaga, Pimpek, chodź tutaj na dwór na chwilę. Cześć, Luczek, cześć, ale jestem głodny. Masz coś do jedzenia? No nie mam, ale jak bardzo jesteś głodny? W skali od 1 do 10, 1000! Mam tylko jedną surową rybę. Poczekaj sekundę, ponieważ za chwilę coś się tutaj chyba wydarzy. Wow, widzisz to? Co tu się... Zaraz! Co to się stało? Jest tyle ciast? Skąd to jest tyle ciast? Wow, dobra, możesz zajadać, już nie jesteś głodny, jedz to! A teraz zróbmy coś strasznego, ponieważ tutaj Pimpek coś robi sobie przy kowadle, a z tej strony ma swojego słodkiego kotka Subuś. Swoją drogą też zostawcie subskrypcję i lajka. Narysujmy, widzowie, tego Subusia z czerwonymi oczami, żeby on oszalał, widzowie. Zacznijmy może od jego twarzy. Okej, wydaje mi się, że to wygląda dosyć dobrze. I narysujmy jeszcze jego szybciutko ciałko. Nogi. Patrzcie, widzowie, to wygląda zupełnie jak kot. Ale zmieńmy jego oczy na czerwone, żeby tutaj jego kotek był oczywiście zły. I dorysujmy mu takie oto tutaj brwi. I proszę bardzo, ciekawe, czy coś się stanie z Subusiem. Sprawdźmy, widzowie, Subusia. Jest Subuś. Subuś, gdzie on ma smycz? Czemu on się zerwał ze smyczy, widzowie? Czy Subuś jest normalny? Halo, Ej, Subuś, widzowie, co on robi? Widzowie, to działa, czy wy to widzicie? On naprawdę jest jakiś zły. Czekajcie, czekajcie, stój, Subuś, Subuś, stój. Czekajcie, co robią koty? Może fish, szybko, fish, 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 fish. Ejmy mu rybkę. O, teraz chyba się powinien uspokoić. Uwaga. Zobacz, jest rybka. O, patrzy się na nas, widzicie to, widzowie? Dobra, zniszczmy ten TNT, widzowie. Za to, że jest taki posłuszny, dajmy Subusiowi, widzowie, oczywiście rybki, dobra. I chodź, chodź, Subuś, chodź. Chodź, tutaj mamy rybki, oczywiście. I powiedzmy to Pimpkowi, zobaczmy jego reakcję. Pimpek, chodź na chwilę, szybko, szybko, coś się stało. Co jest, Luczek? Twoim kotem się dzieją dziwne rzeczy, zobacz. Subuś? Heka, ła! On cię bije! Czemu mnie bije? Czemu mnie atakuje? Luczek, co się dzieje z Subusiem? Subuś, łap rybkę! No. Albo zostaw mnie, Subuś, nie dotykaj mnie! Dobra, widzowie, ten kotek był mocny, ale teraz zrobimy coś mocniejszego. Sprankujmy naszego przyjaciela Pimpka, widzowie, Herobrine'em. Narysujmy może najpierw główkę Herobrine'a, oczywiście jego oczy. Narysujmy ręce i nogi tutaj w taki oto sposób. I dobra, jakoś to wygląda, jeszcze to pokolorujmy. Czyli tak, tutaj ręce. I jeszcze spodnie on ma niebieskie, takie typowo. No dobra, jakoś to wygląda, zobaczcie, jakoś to wygląda. Dobra, widzowie, to podejdźmy sobie może do Pimpka. Pimpek, cześć! Cześć, Luczek, co tam u ciebie? Co tam u ciebie? Bardzo ładny dzień, co? No, mamy prze... Czekaj, co tu się stało? Co to? Czemu jest noc? Jest północ, ej!
tam pioruny są. Słyszysz to, Luczek? Co to może być? O nie, chodź tam, chodź. Co to jest w ogóle? Wygląda jak jakiś totem, ale mega się boję. On nie wygląda za przyjaźnie. Patrz, tu są pioruny, ty to widzisz? O nie, chyba nie podchodźmy do tego. To jest coś złego na pewno. Myślisz o tym? No na pewno, Luczek. No nie, nie, musimy podejść, zobaczyć co to jest. Pipek, nie bój się. Dobra, czekaj, patrz, tutaj coś pisze. Uciekaj, bo cię dopadnę. To twój koniec. O. Jak to? Kto nas dopadnie? Nie mam pojęcia, stary. Ej, nie, patrz, tu jest jakiś Herobrine. Patrz, to jest prawdziwy Herobrine. On nas chce podpalić. Uciekajmy, Pipek. Szybko uciekamy. Uważaj, nie. Co to jest? Czemu to jest jakiś Herobrine? On cię atakuje. Zostaw mnie, Herobrine, to wszystko jego sprawka. Czemu jest noc? Czemu jest tak nie strasznie? Wiem. Co ty robisz, Pipek? Gdzie ty uciekasz? Do lasu. Czemu do tego lasu uciekasz? Ten Herobrine cię ciągle goni. O nie. Zostaw mnie. Dobra, widzowie, ten Herobrine goni Pipka. To jest serio mocne. On uciekł do lasu. Dobra, widzowie, patrzcie, kogo widzę. Pimpek jest przy drzewie i on się ukrywa przed Herobrine'em. On myśli, że go goni Herobrine. Widzowie, ale nic z tych rzeczy. Mam pomysł, jak teraz go strollować. Bardzo mocno, widzowie. Widzę, że on stoi przy drzewie, więc zróbmy, żeby to drzewo ożyło. W tym celu narysujmy drzewo w sumie. Czyli narysujmy zwykłe tutaj liście, takie jak ma oczywiście Pimpek pod tym drzewem. Wypełnijmy to. Dobra, zaczyna to już jakoś wyglądać. No, jest to naprawdę jak drzewo, co nie? Dorysujmy jeszcze tutaj takie oto ręce i takie oto nogi. Patrzcie, tak to oczywiście wygląda. I dorysujmy tutaj takie oczy, złe brwi i taką buzię, widzowie. Ja myślę, że naprawdę to zaczyna wyglądać jak drzewo. Naprawdę. Uwaga, zobaczmy, czy to działa. Uwaga, stawiliśmy to. I uwaga, zobaczmy, czy się takie drzewo zrobiło. I tak, widzowie, zobaczcie, te drzewo się zrobiło. Przecież ono jest, czekajcie, czy ono jest w ogóle agresywne? Ono ma takie oczy, widzowie. I tutaj jeszcze, nie, tu wygląda idealnie. Czekaj, elo, elo. Ej, dobra, nie, ja nie wiem, czy on mnie by zabił, czy nie. Ale czekajcie, dajmy mu może drewno. Może się z nim zaprzyjaźnimy. Trzymaj drewno, wiecie, może drzewo lubi drewno. Drzewo lubi drewno, na pewno. Czekaj, lubisz drewno? Patrzcie, widzowie, skacze, czyli chyba lubi. Dajmy mu więcej tego drewna, widzowie. I czekajcie, gdzie jest Pimpek? On ciągle się patrzy w tamtą stronę. Dobra, chodź za mną, drewniaku. Czekajcie, może przestraszymy go. Ciekawe, jak on mocno bije, co nie? Bo ja o tym nie wiem, ale uwaga, czekajcie. Albo powiedzmy mu to. Tam masz takiego pieska czerwonego i musisz go strollować, drzewie. Znaczy, zaatakuj go, możesz go zjeść, w sensie. No dobra, to będzie naprawdę straszne. Dobra, zobaczmy to, widzowie. Włączmy sobie spectatora i zobaczmy, widzowie, on go wyczuwa chyba w tym lesie. Uwaga, patrzcie. Proszę, żeby tu nie było tego Herobrine'a. Gdzie on się podział? On dalej myśli o Herobrine'ie, a za nim jest to wielkie drzewo i go bije. Czym ty jesteś? Jaki ty jesteś ogromny. Zostaw mnie, ty drzewie. A masz, ja nie bijesz. Patrzcie, nie? Widzowie, on się boi, ucieka przed nim. Co to jest za pościg? Nie wierzę. Nie dotykaj mnie. Patrzcie na to drzewo. Ono normalnie lata tutaj za nim, leci. Ale ciekawe, czy ono wyjdzie z za lasu, bo tutaj się kończy las, widzowie. Ciekawe, czy idź ono... stąd, nie dotykaj mnie. Patrzcie na to drzewo. Ej, ono nie wychodzi. Stoi tutaj. Czy ono w takim razie nie może wejść za to miejsce? Te drzewo nie może wyjść z za lasu, bo on jest, widzowie, oczywiście drzewem w lesie. Pimpek miał farta. Dobra, idę na górę pokopać diamenty. Ale ta góra jest taka wysoka. Jak ja tam wejdę? Nie mam żadnych budowli, żadnego bloku, a ja jestem taki zmęczony. Widzowie, patrzcie, Pimpek chce wejść na taką wielką górę, ale nie umie. Może pomóżmy mu. Halo, Pimpek, cześć. O, Luczek, dobrze, że jesteś. Chcesz wejść na tą górę, co nie? Tak, skąd wiedziałeś? Muszę się tam dostać. Chcę pokopać trochę diamentów. A, bo tam jest kopalnia. No to słuchaj, ja... poczekaj tutaj chwileczkę, dobra? Jak to? No dobra, poczekam na ciebie. Ja tutaj pójdę na chwilę za drzewo. Dobra, widzowie, w tym momencie pomóżmy naszemu przyjacielowi. Nie bądźmy już takimi złymi przyjaciółmi. Narysujmy taką wielką górę oczywiście, bo ona jest taka wielka. Tutaj narysujmy ziemię, że my tutaj będziemy stali. Dajmy oczywiście niebo. I tutaj zróbmy oczywiście, narysujmy Pipka, naszego przyjaciela. Patrzcie, takiego małego, pikselowego. I narysujmy tutaj na przykład takie oto... Ja nie wiem, czy to dobrze mi to narysuje, ale schodki, widzowie, czekajcie. Nie no, widzowie, przecież to wygląda jak schodki. Na pewno to się uda i zrobi. Dobra, chodźmy do naszego przyjaciela Pimpka. Pimpek, jesteś? No jasne, że tak. Co tak długo tam robiłeś? Ciężko pewnie, co nie, wejść na tą górę. No nie da się, to jest niemożliwe. I ona jest taka wysoka. Ale spokojnie, ponieważ za sekundę coś się tutaj wydarzy. Uwaga, o, widzisz to? Co to jest? Luczek, ty jesteś jakimś magikiem. Nie, 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 to nie ja, po prostu się pojawiłem. Miałem takie przeczucie, chodź na górę, widzisz to? Wielkie schody. O, jak dobrze, teraz mogę na spokojnie wejść na samą górę. I w ogóle nie jestem zmęczony. No wiem, wiem, ale ty chciałeś tutaj wejść... Czy to jest ta kopalnia, do której chciałeś wejść?
Dokładnie, muszę tam wskoczyć. Idziesz ze mną? Wiesz co, ja chyba trochę się boję, nie chcę tam wskakiwać. Idź, możesz iść sam. No dobra, to ja wskakuję. Trzymaj się, Luczek. To trzymaj się, pa! Patrzcie, widzowie, Pimpek sobie poleciał do kopalni, ale my, widzowie, i chodźmy zobaczyć na spektratorze, co on tam robi. Dobra, schodzimy sobie na dół do tej kopalni. Widzę go tam daleko. Tutaj na pewno będzie dużo diamentów. Tam, gdzie są zombie. Tylko muszę się przez nie jakoś przedostać. Jem złote jabłko i idę! Patrzcie, widzowie, on szuka diamentów, ale tu jest tyle zombiaków, przecież on sobie z nimi nie poradzi. Co on robi? Wow, 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 ale to jest horda zombie! Ale i tak nie dam tutaj za wygraną. Na pewno się przez nich przedostanę. Patrzcie, widzowie, on za wszelką cenę chce znaleźć diaksy, ale ile jest tych mobków? On nie daje rady! On zaraz umrze! Zostawcie mnie! Nie, muszę się gdzieś ukryć w tej chwili. Tu nie ma w ogóle diamentów. Szybko, zamurowywuje się! Patrzcie, widzowie, on się tutaj zamurowywuje i on zaraz zdednie normalnie. Patrzcie, ile zombie na niego czeka. Przecież on się na pewno tego boi. O matko, ile was tutaj jest? Tego jest za dużo. Ja tego nie wygram. Zostanę tutaj na zawsze. To jest mój koniec. Tak bardzo się boję. Dobra, widzowie, nasz przyjaciel jest tutaj za ścianą, widzowie, ale mam pomysł, jak mu pomóc, widzowie, ponieważ narysujmy Pimpka, widzowie, tak szybko, żeby oczywiście dał radę pokonać tych zombiaków. W taki oto sposób, dobra. Zróbmy coś takiego, jego oczy, ale na szybkości dorysujmy mu jeszcze hełm, widzowie, oczywiście, dobra, hełm. Tutaj uzbrojenie całe, czyli klata. Dobra, to wygląda dobrze. I jeszcze tutaj nogi, dobra, nogawice. Wszystko diamentowe i jeszcze buty tutaj na dole. Dobra, diamentowe, ale to nie wszystko, widzowie. Dorysujmy mu jeszcze wielki taki oto pistolet. Może strzelbę, jakiś pistolet. Zobaczymy, co tutaj będzie. Dobra, szybko i patrzcie, to wygląda jak uzbrojony naprawdę Pimpek, co nie, żołnierz Pimpek. Zobaczmy, czy coś on tutaj dostał. Game od spektator na szybkości. I zobaczmy, czy on tutaj coś dostał. Ma! Nie wierzę w to! Jak ja to dostałem? Mam diamentową zbroję i naprawdę potężną broń. Patrzcie, widzowie, on teraz może pokonać tych zombiaków. Teraz was się nie boję. Chodźcie tutaj. Rozwalę was wszystkich. Wow, teraz Pimpek sobie radzi z nimi i normalnie ich zabija, ale czatersko. Cieszę się, że pomogliśmy mu, widzowie, co nie? Dobra, pokonałem już wszystkich zombiaków. Teraz idę do mojego domu. Pimpek wraca do domu, widzowie, ale zróbmy mu, widzowie, tak na szybkości, widzowie, pranka przed jego domkiem. Wsuńmy tego Herobrine'a. I uwaga, zbudujmy tutaj, widzowie, jego domek. Tak jest. Dobra, na deskach rysuję, więc tu będzie wiadomo, że to jest jego domek. Tutaj wypełnijmy to niebo. I widzowie, mam pomysł na zarąbistego pranka, ponieważ pod jego tutaj na dole narysujmy, że ma być dużo TNT. Jestem ciekawy, widzowie, jak to będzie wyglądało i czy nasz przyjaciel się nabierze. Dobra, to wygląda naprawdę dobrze. Zobaczcie, to 4 razy TNT. I tutaj, widzowie, na górze dajmy takie oto podkładki, w sensie półpłytki, wiecie, żeby tutaj oczywiście zrobiły się półpłytki. I uwaga, klikamy. I dobra, widzowie, uwaga, jest, patrzcie, zrobiło się tutaj coś. Czy tutaj jest TNT? Jest TNT, o jakie to jest super. Dobra, czekamy, aż przyjdzie nasz przyjaciel. Na, wracam sobie do domku. Nareszcie, nie ma to jak w domu. Ach, po długiej wyprawy w kopalni, to jest nie tak. Czemu ja mam tutaj jakieś półpłytki? No dobra, zobaczmy, co one robią. Uwaga, patrzcie, co to był za dźwięk? Wybuchnął mu cały dom. O nie, to było za mocne. Mój cały domek został zniszczony. O nie, widzowie, Pimpkowi się zrobiło przykro. Pimpek, co się stało? Co jest, Luczek? Nie widzisz? Mój cały domek został zniszczony przez jakieś głupie TNT. O nie. O nie, widzowie, jest mi naprawdę przykro, że Pimpek tak zareagował. Myślałem, że to będzie dosyć śmieszne. Za to, widzowie, czekajcie, usuńmy to i narysujmy może mu taki dowalony dom. Dobra, zacznijmy tutaj rysować oczywiście. Zróbmy sobie taką oto willę. O tak, dwupiętrowo. No wydaje mi się, że to będzie naprawdę coś nowoczesnego. Tutaj o niech będzie balkon niby. Wygląda to dobrze. Tutaj zbudujmy na przykład jeszcze basen w tej willi, widzowie. O niech będzie taki oto basen. I zróbmy jeszcze tak na szybkości, widzowie, jakieś ogrodzenie. Takiego czegoś, widzowie. Niech to będzie ogrodzenie, widzowie. Dobra, dosyć spoko to wygląda tak naprawdę. Ustalmy to i zobaczmy, co się stanie. Ej, what? Ej!
Co się stało? Ej, kleił się domek, patrzcie, naprawdę tu jest willa, widzowie, basen. Ej, czekajcie, gdzie jest nasz przyjaciel Pimpek? Czekaj, on jest tutaj. Ha! Boje, co się stało? Przecież przed chwilą siedziałem w zniszczonym domku, a nagle jestem w willi. Pimpek, czy ty to wiedzisz, co się tutaj odwaliło? Chodź zobaczyć swój nowy domek. Podoba ci się? Jak to się stało? Przecież przed chwilą siedziałem w dziurze. Czy ci się to podoba, Pimpek, powiedz mi? Wow, ten dom, ja nie wierzę. On jest po prostu przepiękny. Podoba ci się? Patrz, dwa piętra, nawet trzy, balkon taki duży, basen. Nawet jakieś auta. O co tu chodzi? Co to jest? Ej, to wygląda prześlicznie tak naprawdę. Nie no, ten domek jest 1000 razy lepszy od poprzedniego. Kurde, ale byłoby fajnie, jakby to autko było prawdziwe, żebym mógł nim normalnie sterować. Serio? Te autko chciałbyś, żeby było prawdziwe? Mhm, to by było coś pięknego. Dobra, to poczekaj sekundkę tutaj, idę zobaczyć na chwilę na basen. Patrzcie, widzowie, Pimpek chciał naprawdę prawdziwe auto. No za to, że go tak dużo trollowaliśmy, to trochę mu teraz właśnie pomóżmy, ale za chwilę dalej będziemy go trollować. Te auto było pomarańczowe, więc zbudujmy tutaj koła, coś takiego. Chyba te auto wygląda dobrze, pomalujmy je jeszcze tutaj na pomarańczowo. I patrzcie, pięknie, ej, to wygląda naprawdę dobrze. Ciekawo, widzowie, czy tam się pojawiło te autko. Nie wierzę w to, co to jest? O, Pimpek, co to jest? Czy to jest auto? Luczek, nie mam pojęcia, co się stało, ale przez chwilę nie patrzyłem się na to auto i ono normalnie ożyło. Oh my god, siadaj tutaj, siadaj. Ale fajnie ono działa, wow. To są... Lecimy! Patrz, jakie szybkie. Cieszysz się, Pimpek? No jasne, że tak. To jest moje marzenie, ale daj poprowadzić. Teraz ja chcę przejąć stery. No dobra, idź se pojeździ, stary. Dobra, tylko uważaj. Dobra, widzowie, Pimpek tam sobie jeździ autem z tyłu, ale widzowie, my mamy go sprankować teraz czymś bardzo mocnym. Dlatego, widzowie, skończyły się żarty. W tym momencie będziemy naprawdę źli. Ponieważ, jak wiecie, tak wygląda normalny Minecraft, czyli ziemia i niebo. Oczywiście tutaj jakieś drzewa i tak dalej. Ale my, widzowie, dzisiaj to wszystko zmienimy, ponieważ, widzowie, sprankujmy naszego przyjaciela na przykład czerwonym niebem, żeby było bardzo strasznie, i na przykład jeszcze takim czerwonym deszczem, widzowie, żeby to wszystko okryło ciemność. I uwaga, zobaczymy, czy coś takiego się stanie. Uwaga, widzowie, spójrzmy na niebo. Ono jest naprawdę czerwone. I tutaj, co to jest? Jakiś uśmiech? Nie wiem, widzowie, czekajcie, ale to wygląda strasznie. Gdzie jest Pimpek? Jesteś? Hejka, hejka, Luczek. Co? Co to jest za... Czemu to jest czerwony deszcz? Co tu się odwala? Tu jest tak strasznie, Luczek. Nie wiem, ale naprawdę ten świat jest dziwny, co nie? Ciągle coś się pojawia, jakiś czerwony deszcz. Może on jest toksyczny, nie wychodź na zewnątrz, nie wychodź. O nie, 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 schowajmy się w środku. Dobra, to jest bardzo niebezpieczne. Schowajmy się, ja idę na chwilę tutaj. O, ale schowaj się, poczekaj tutaj, dobra? Dobra, widzowie, przestraszyliśmy Pimpka, naprawdę. Ten deszcz naprawdę jest dziwny, ten czerwony. Ale mam pomysł, widzowie, przed jego domkiem, jeszcze dla klimatu, widzowie, zrób my tutaj na przykład coś takiego, czyli widzowie, taki oto ludek, czy wam to coś przypomina? I takie oczy, nie wiem, zróbmy coś takiego, żeby były takie postacie oczywiście. I razy, widzowie, to, na przykład niech będzie takich 100 postaci, widzowie, nie wiem, co to jest. I uwaga, zobaczmy, czy są gdzieś tutaj. Patrzcie, ile ich tam jest, ej, zrespiły się Steve'y. Ej, nie, widzowie, co to są za Steve'y? Dlaczego tu tyle Steve'ów? Ja narysowałem Steve'a, widzowie, czy to wam wygląda na Steve'a? Czekaj. Hej, halo Steve'ie? Cześć. To są normalne gracze czy NPC-ty, widzowie? Czekajcie, przecież Pimpek się tego tak wystraszy. Czekajcie, zobaczmy, czy w ogóle ja, jeżeli zjem sobie na przykład koksa, czy one będą mnie biły? Czekaj, uwaga. Halo? Co one mi robią? Ej, czemu mnie... Patrzcie, one atakują normalnie. Patrzcie, jaka armia Steve'ów. Czekajcie, widzowie, mam pomysł. Wlećmy z nimi tutaj do tego domku. Ale to wygląda, o kurde. Ile Steve'ów? Czekaj, bo ja umrę. I one mnie biją, naprawdę. Oh my god, oh my god. Nie, nie, nie. Pimpek, pomocy, Pimpek. Wow, 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 Luczek. Wszystko... Pomocy, 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 pomocy. Co tu się dzieje? Ogarnijcie się, Steve! Zostawcie moje kolegę! Dobra, sobie. Wzięliśmy sobie Creative'a. Ej, ty się z nimi bijesz! Nie! One mnie dopadną, ich jest tak dużo! Nie, do domu mi chodzą! O nie! Ty umrzesz normalnie, Pimpek! Nie, co ty robisz? O,
O, ukryłeś się? No, ale nie mam stąd wyjścia. Musisz mi jakoś pomóc, bo będzie mój koniec. Widzowie, Pimpek normalnie jest przestraszony, co nie? Bo tutaj dzieją się bardzo dziwne rzeczy. I za chwilę zrobimy tak, żeby wyszedł z tego serwera, bo mam zarąbiste pranki przygotowane. Ale dajmy mu, widzowie, małą nagrodę i zróbmy mu tutaj malutki prezent. A mianowicie jego ulubione kości. Czy to przypomina kość, widzowie? Wydaje mi się, że tak. Mam nadzieję, że to zadziała. I dajmy razy też 100, niech będzie. Niech dostanie 100 kości za takie poświęcenie. O, od razu fajnie to wygląda. No jak prawdziwa kość. Pimpek, hejka, chodź tutaj, już nie ma tych Steve'ów strasznych. Na pewno, co ty z nimi zrobiłeś? Ja nie wychodzę, ja myślę, że to jest zły pomysł. No nic, chodź po prostu, Pimpek, nie bój się, już nie ma tutaj nic. O. Ej, skąd ja mam kość? Co się dzieje? Wow! Ile kości! Jesteś szczęśliwy? Luczek, jestem najszczęśliwszym pieskiem na świecie! Widzowie, musimy sprawić, żeby Pimpek wyszedł z gry totalnie, więc mam przygotowany zarąbisty pomysł. A mianowicie, tutaj mamy oczywiście świat normalny. Zbudujmy, widzowie, czy coś wam to może przypomina? Ponieważ, widzowie, teraz już na pewno wiecie, teraz już na pewno będziecie wiedzieć. Tutaj narysowałem oczywiście mojego przyjaciela Pipka. I patrzcie, to jest normalnie grób. Będę chciał, widzowie, żeby on został zamknięty w jakimś grobie, widzowie. I uwaga, zobaczmy, czy coś się stało. Pomocy! Ratunku, wypuść mnie ktoś! Ej, czy wy to słyszeliście? Pimpek woła o pomoc. Czy co już zadziałało? Jestem zamknięty! Halo, czy kogoś tutaj nie słyszę przypadkiem? Tak, tak, Luczek, to ty! Proszę, wypuść mnie, jestem zamknięty, nic nie widzę! Ja nikogo nie słyszę. Co? Pimpek! To ja Pimpek! Proszę, Luczek, musisz mi pomóc! O nie, znalazłem grób świętej pamięci Pimpek! Czy on umarł? Luczek, nie, ja żyję! Tutaj jestem, halo! Proszę, odpowiedz mi, bo inaczej zostanę tu na zawsze! O nie, dam mu to, co on lubi najbardziej, czyli kości! Rzucam ci kości, Pimpek! Taki byłeś super! Nie! Nie rób tego, Luczek, ja żyję! No nie wierzę w to, że on do mnie nie słyszy! Czy kogoś się tutaj przypadkiem nie słyszę? Tak, tak! To ja, Luczek! No nie wytrzymam! Krzyczę z całej siły! Wypuść mnie! O, dobra, zobaczę tego Pipka, może wejdę do jego grobu. On leży! Proszę! Pipek, co ty robisz? Pipek, ty żyjesz! Musisz mi pomóc w tej chwili! Kurczę, ale przecież ty nie żyjesz! Czemu tutaj jest jakiś grób? To ty nie żyjesz! Chodź tu, jak ja żyję? Mi. Dobra. O, czyż, o, jesteś! Uciekaj stąd! Co się tutaj dzieje? Ktoś chce cię przestraszyć! Co to jest? Świętej pamięci Pimpek? Czy ktoś mnie chciał tutaj zabić? Nie mam pojęcia, to jest chore! Pimpek, musisz na siebie uważać! Nie wierzę, ja po prostu szaleję! Ten świat jest tak dziwny! Mam go dosyć! Idę do domu! Dobra, tylko nie bój się, Pimpek! Patrzcie, widzowie, Pimpek już powoli ma dość! Mam, widzowie, jeszcze ostateczny plan, jak go, widzowie, wkurzyć, żeby wyszedł z tego serwera! A mianowicie, widzowie, zróbmy coś takiego. Czy wy kojarzycie, kto ma taką twarz? Taki oto kolor? To może wam podpowiem. Brrr. Tak jest, widzowie. Zróbmy sobie takiego giga wielkiego zombiaka. Zróbmy mu takie oto ręce. Napiszmy, że on ma 2 metry. Patrzcie, taki wielki zombiak 2 metry. I uwaga, czekajcie, czy gdzieś jest ten zombiak? Patrzcie, tam jest ten zombiak 2-metrowy. O kurczę, z tymi Steve'ami. Zombiaku, cześć. Witam cię. On tutaj chce coś mi zrobić, czy co? Pipek, chodź tutaj! Prankujmy Pipka. To jest Luczek, halo! Patrz to! Zaraz, co to jest? Ogromny zombie przed naszą chatą! O i Steve! Widzisz to, co to jest za połączenie? Pipek, ja już mam dość tego świata, a ty powoli masz dość? Ja już wychodzę, jeszcze jedna taka rzecz i ja po prostu wyjdę na zawsze! No nie bój się, Pipek, musimy to przetrwać! W takim razie, widzowie, zróbmy ostateczny test, widzowie. I uwaga, zróbmy jakiś napis nad jego domkiem. Dajmy, żeby był jakiś napis. O, żeby był taki wielki napis. Napis, nie wiem, wyjdź, czy coś takiego. Wyjdź. I patrzcie, napis wyjdź, widzowie. Ciekawe, czy on jest. Uwaga, pójdźmy sobie zobaczyć. Tutaj go nie ma nigdzie. Czekajcie, gdzieś tutaj się zrobił ten napis, czy nie? Czekajcie. Patrzcie, widzowie. Wyjdź stąd. Jest taki na... Nie, dobra. Idę po Pipka. Pipek, Pipek, chodź tutaj. Pipek. Co jest? Patrz, co się pojawiło w sekundę. No byliśmy dosłownie parę sekund temu razem i patrz, jest tutaj nie napis. Mogę. Wyjdź stąd. Co to za straszny napis? Wyjdź stąd. Kto go zbudował? Nie wiem, ten świat jest jakiś nawiedzony. Ja wychodzę, nie wiem jak ty. Cześć. Ja też, papa. Patrzcie, widzowie, wyszedł. Nie wierzę, udało nam się sprankować Pipka. Zostawcie za to łapeczkę w górę i subskrypcję.